Witamy bardzo serdecznie. To jest Hejt Park póki co w niepełnym składzie, a nie w dobrym składzie, ponieważ Roberta Mazurka jeszcze nie ma, ale jako że dwie minuty dzwonił do mnie, czy to jest na pewno, czy to są na pewno te drzwi do budynku i powiedziałem, że na pewno te, no to oznacza, że już zaraz tu z nami będzie i wtedy to będzie naprawdę Hejt Park w dobrym składzie. Robert Mazurek, zaraz sobie z nim porozmawiamy. Póki co nie wiem, czy jest sens, żebyście do mnie dzwonili, żebym ja odebrał jakiś telefon. Chyba nie, chociaż może, jak ktoś ma bardzo ochotę, to 22 219 50 31 to jest numer do studia. Mogę na jakieś pytanie odpowiedzieć. Robert Mazurek, który będzie dzisiaj naszym gościem, no to oczywiście dziennikarz polityczny. Jego CV jest bardzo długi. Aktualnie jego wywiadów możecie słuchać między innymi w RMF FM każdego ranka, chyba każdego ranka, w każdym razie bardzo, bardzo często. Sięgnąłem za telefon, żeby sprawdzić, czy to czasem nie on się zgubił na korytarzu, ale nie, to nie on, jeszcze go u nas nie ma, czy jest już? Jest już na make-upie. No dobra, 20 sekund i zaczynamy prawdziwą część programu i od razu zapowiem jedną rzecz. Konrad, powiedz mi, co ja miałem zapowiedzieć, jutro, etoto. Jutro w quizie pod napięciem, to będzie pewnie interesowało wiele osób, w telewizji Toto, quiz pod napięciem będzie gościem Kłebo, który dał się zaprosić, dał się wywołać tutaj, gdy był naszym gościem w Hejt Parku, więc bardzo się cieszę. Natomiast lekka zmiana, jeśli chodzi o Hejt Parki najbliższe, to znaczy wiem, że Michał Pol coś wspomniał, że jutro będzie Adam Małysz. Nie, jutro nie będzie Adama Małysza. Adam Małysz będzie z nami w środę. To jest taka ostateczna wersja, ten termin Adamowi pasował, więc to będzie na pewno piękny również odcinek. We wtorek moim gościem będzie to niedawna prezes Wisły Kraków Piotr Obidziński, więc to będzie jakaś tam frajda dla kibiców krakowskiego klubu. A dzisiaj moim gościem jest... Cześć, jest Robert Mazurek, zapraszam. Cześć, a mieliśmy sobie rąk nie podawać. No niestety, no i poszło. Minister już nam tego nie wybaczy. Wiedziałem, że będziesz w kwiecistej koszuli, zawsze jesteś w kwiecistej koszuli. Słuchaj, nie zawsze, ale wiedziałem, miałam tak się do ciebie zbliżać, czy do ludu, gdzie jakaś kamera. Dzień dobry państwu. Tu jest kilka kamer wbrew pozorom, nawet się dorobiliśmy konkretnie trzech. Dzień dobry państwu. Dzień Robert dobry Mazurek, panu. Gatunek zagrożony, powiedziałbym taki wymarły wręcz, bo podwójnie wymarły. Ponieważ tak, po pierwsze jest kibicem Polonii Warszawa, co się nie zdarza, a po drugie jest dziennikarzem, który leje równo obie strony polityczne, co też się nie zdarza. Hejt, stop, chciałbym się powiedzieć. Słuchaj, ponieważ ja też odrobiłem lekcję i naród kazał mi spytać, gdzie jest, uważaj, ja nie do końca rozumiem. Znowu będziesz ten ujechał. Faktura za trawnik. Trawnik. Jak rozumiem, proszę państwa. Mojej księgowej. Nie wiem, właśnie mam mówić do tej, czy do tamtej kamery, może do tej. Jak rozumiem, kolega Krzysztof zajumał ten trawnik ze Stadionu Narodowego i to jest bardzo dobry ruch, bo nie, masz, właśnie, wiesz, bo nie masz mam... trawnik i basen w jednym. To by było piękne. I to jest duża oszczędność. To by było piękne, ale nie, akurat po Narodowym żadna trawa do mnie nie przyjechała, ale załatwiłem trawę z Narodowego Marcinowi Mięcielowi na jego szkółkę piłkarską. Tam pojechała trawa z Narodowego. Dobrze, słuchaj, teraz ty zadajesz pytania. Ja już byłem w tym formacie, że ty mi zadawałeś pytanie i mnie przemaglowałeś dwa razy dość mocno. Słucham ciebie. Dzisiaj ja będę maglował ciebie. Przede wszystkim maglować będą ciebie nasi widzowie i słuchacze. Powiedz mi tylko, czy ty czujesz się trochę takim hejterem w dziennikarstwie? Nie wydaje mnie się. Jestem przecież grzeczny, łagodny, ale takim, do rany przyszedł. Inaczej, trochę takim trolem, prawda? Trochę trolem takim jesteś. Chodzi ci o rozmiary. Nie. Chodzi mi o to, że lubisz tak czasami wpuścić kogoś totalnie w maliny, kto się tego nie spodziewa. Trochę potrolować, jak mówi młodzież. Wyciągnąć jakąś odpowiedź sprzed 10 lat, przeczytać ją tamta osoba. Ola Boga, jak można tak powiedzieć, co ten Tusk albo Kaczyński wygaduje, a ty mówisz, otóż to ty powiedziałeś. Dobrze, tylko... Oczywiście, że ja to robię, ale no tak, no robię to nie tylko po to, żeby mieć uciechę, ale także po to, żeby pokazać pewien dystans. Mam wrażenie, że w Polsce polityka stała się rzeczą nabożną z jednej strony, a z drugiej strony wyzwala jakieś nieprawdopodobne emocje. Takie emocje, które szkodzą ludziom, to znaczy im po prostu wali w dekiel najzwyczajniej w świecie. I no ja staram się pokazać, ludzie, to jest tylko polityka, no, to nie jest najważniejsza rzecz w naszym życiu. Dobrze, zaraz do tego wrócimy. Czasami sobie troluję, no bo co mam powiedzieć? Mam grzmieć, wiesz, są tacy dziennikarze... A ty wkręcasz ich tak naprawdę, tych polityków. Dobrze, to jest trochę taki program czasami jak u Szymona Majewskiego, wiesz, że oni w ogóle nie wiedzą, w co się pakują.
No dobrze, ale to czasami wychodzi niechcący, bo była kiedyś taka pani poseł z Platformy Ligia Krajewska, której przeczytałem... Ale widzisz, cały mój pomysł na wywiad prasowy polegał na tym, że ja byłem pewien, że ona od razu zrozumie konwencję, że ona będzie wiedziała, że jej cytuje program jej własnej partii, pod którym wygrali wybory. Tymczasem nie, ona wiedziała tylko, że skoro powiedziałem PiS, to należy przywalić. No i to było strasznie smutne. Chyba podobnie było z Niesiołowskim, prawda? Też się dał tak wkręcić, nie, jakieś swoje własne słowa. Nie, Niesiołowski, było paru takich dżentelmenów. Wiesz co, ja ci powiem szczerze, są tacy ludzie, którzy lepiej pamiętają moje programy niż ja. Ja niewiele pamiętam. Okay. Może do tego, że może zaraz któryś z widzów przypomni. Halo, kto jest z nami? Tomek. Cześć, Tomek. Cześć, witam. Dzień dobry. Dzień dobry, ja dzwonię spod Krakowa. Wisła Kraków się kłania. Krakowie, pan. Ja mam dwa pytania. Jedno mam pytanie do pana Krzysztanowskiego, a drugie mam pytanie do naszego gościa. Do pana Stanowskiego mam takie pytanie odnośnie historii z Kubą Błaszczykowskim i pana wpisu na Twitterze. Chciałbym, żeby się pan odniósł do takiej sytuacji odnośnie prawdy czy nieprawdy odnośnie, kiedy był nagrywany program z Łukaszem Trałką, czy był wtedy w izolacji. I druga sytuacja, czy pan trener Mamrot oraz pan trener stawowy mogą prowadzić zespoły, czy poddani byli izolacji dwutygodniowej, czy nie, tak? No bo jeżeli... Pierwsza odpowiedź, dokładnego dnia, nagrywania programu z Łukaszem ci nie powiem, bo to był albo czwartek, albo piątek. Moim zdaniem tam z tą izolacją dla pierwszej ligi to jest jakiś kit. Albo jej w ogóle nie było, albo ona była naprawdę totalnie teoretyczna, bo jak o ile piłkarze ekstraklasy, to mieliście jakieś tam badania tych temperatur i tak dalej codziennie, to w pierwszej lidze to powiedzmy sobie szczerze, nic takiego w większości przypadków nie zaistniało. Tak jak dużo osób mnie atakowało, że Szymon Marciniak był tu w studiu, ja powinien mieć izolację. No tam izolacja dla sędziów się zacznie za kilka dni, zdaje się. Natomiast dla pierwszej ligi nie wiem, kiedy ta izolacja miała być albo miała być. Nie interesowałem się tym, szczerze mówiąc. A jeśli chodzi o trenerów, no to musieli przejść badania chyba, zanim zaczęli pracować. Tak było w przypadku Ireneusza Mamrota, tak mi się wydaje. No ale rozumiem, że i zarówno pan Stawowy, jak i pan Mawrot spotykali się z wcześniej z osobami, które jak gdyby były w izolacji bądź nie. Natomiast tak tylko pytam z tego względu, że przedstawiciele Wisły Kraków, jak dobrze wiesz, byli, że tak powiem, atakowani za to, że jak gdyby, nie wiem, czy obśmiewają, czy atakują tą ideę, że jest niedopracowany ten system powrotu do rozgrywek. Słuchaj, ja Wisłę Kraków brałem w obronę dwa tygodnie temu i byłem bardzo lubiany w Krakowie, po czym po tygodniu już byłem bardzo nielubiany. No jakoś będę z tym żył. Nie, to nie chodzi o lubienie czy nielubienie, natomiast odnośnie tego chciałbym zadać pytanie naszemu gościowi. Chodzi mi o dziennikarzy ogólnie, politycznych, sportowych. Żyjemy w takim kraju, gdzie widzę wywiad, dziennikarza prowadzącego wywiad i ja w 99% nie wiem, dziennikarzy wiem, z jakiej on jest teoretycznie opcji politycznej, tak? Jeżeli chodzi o naszego gościa, to nie wiem, tak? Ale widząc, czy przedstawicieli w jednej telewizji, w drugiej, trzeciej dziennikarzy, jakby ktoś mi zadał test, na kogo ten pan głosował, to ja jestem w stanie wiedzieć, ponieważ obiektywnych takich dziennikarzy z autorytetem w naszym kraju praktycznie nie ma, stąd bardzo cenię naszego gościa. Natomiast to samo jest odnośnie dziennikarzy sportowych, tak? Ale to miał być hejt, Park. Mieliście mnie hejtować. Swoje sympatie. Pisior. Mieliście mnie hejtować, ludzie, no co jest? No tak, ale to jeszcze 2 godziny będzie pan program, więc wie pan. No, więc się doczekam. Żeby hejtować, to trzeba mieć za co, prawda? A ty wie pan co, to ja od razu jedną rzecz sprostuję, bo ja nie jestem obiektywny. Wręcz przeciwnie, ja jestem publicystą, co oznacza, że ja wyrażam opinie, swoje poglądy i za wyrażanie tych poglądów ludzie mi płacą. Z niewiadomych przyczyn są zainteresowani tym, co ja mam do powiedzenia. Płacą za to swoimi pieniędzmi, kupując gazetę albo słuchają radia, w związku z tym reklamodawca płaci. No, na jedno wychodzi. Tylko ja mam wrażenie, że pan chciał powiedzieć być może, że nie tyle jestem obiektywny, ile jestem bezstronny. To wbrew pozorom jest różnica. Chodzi mi o to. Znaczy, bo moją rolą nie jest być zapiewają żadnej partii. Ja też osobiście mam swoje poglądy, ale większość społeczeństwa
i dziennikarzy. Jeżeli ktoś reprezentuje jedną opcję i polityk X powie nawet największą głupotę, no to on się boi powiedzieć, że on powiedział głupotę, no bo przecież on powiedział głupotę, no ale tego nie powiem, bo pomogę wtedy opcji przeciwnej. Druga strona mówi tak samo, prawda? No wie pan, no cóż mogę powiedzieć, no to, że dziennikarstwo spsiało, to jest konstatacja znana i stara, no spsiało, no żałuję. No a czy myśli pan, że jest jakaś szansa, żeby to się zmieniło? Bo nie wiem, znowu, że tak powiem, z branży sportowej miałem kiedyś okazję, no to wiele lat temu, jechać na wyjazdowy mecz Wisły z Parmą i miałem przyjemność, bądź nieprzyjemność jechać jednym autokarem z dziennikarzami właśnie z Krakowa. I że tak powiem, nazwiska. Jak czytam w gazecie ataki na Kiboli, że tam robią promocje na stacjach benzynowych, to sobie przypominam, że dziennikarze robili to samo, tak? Jak sobie przypominam dziennikarzy, którzy, nie wiem, pisali relacje do Polski, a nie byli na meczu, ponieważ spali pijani i od kolegów brali, że tak powiem, notatki, no to jak gdyby nie, od wielu lat ich nie cenię, ponieważ oficjalnie atakują rzeczy, które sami gdzieś tam robią, tak? I moim zdaniem problem, co się tyczy dziennikarzy sportowych i politycznych, jest taki, że bardzo rzadko się zdarza, żeby dziennikarz, nie chcę powiedzieć zaatakował, tak? Ale wypowiedział się coś na temat jednego, drugiego, trzeciego dziennikarza, ponieważ jest jakaś taka zmowa, jedność, nie wiem jak to nazwać i tak jak mówię. No dobrze, przepraszam, jeśli mogę się wtrącić, a pytanie? Mhm. Znaczy moje pytanie jest takie, czy uważa pan, żeby powiedział pan, że spsiało dziennikarstwo? Czy jest szansa, że w przeciągu, albo widzi pan wśród młodego pokolenia dziennikarzy, publicystów, takie osoby, które nie wiem, są może jeszcze mniej znane, nie są w jakichś takich głównych mediach, ale potrafią, tak jak to pan powiedział, mieć swoje poglądy, ale być bezstronny, być. No dobrze, być dziękujemy bardzo za telefon. Dzięki, za panie Tomaszu. Wie pan co, ja mam wrażenie, że to nie zależy od tych ludzi, którzy pracują w mediach, ale od szeregu warunków. Wiem, że brzmi strasznie, ale bo to nie jest takie proste. To nie jest tak, że przychodzi ktoś i mu każą i on jest taki biedny i stłamszony i tak musi. Czasami po prostu nie ma miejsca na jakościowe dziennikarstwo, bo się na przykład nie płaci ludziom tyle, ile powinno się im płacić. W związku z tym przychodzą tam media workerzy, a nie dziennikarze. Jest milion powodów, dla których dziennikarstwo jest marne. Jednym z nich jest oczywiście to, że dziennikarze są po prostu niefachowi. No tak, no jedni leżą pijani i piszą w ten sposób relacje z meczu, a inni po prostu... Ale widzisz szansę na zmianę? Nie, czy... nie, najzwyczajniej w świecie nie. Znaczy, jeśli widzę jakąś szansę na zmianę, to na taką, to dzisiaj chyba nikt nie szuka bezstronnych dziennikarzy. Dzisiaj szukani są dziennikarze o określonym profilu. Wiadomo, która redakcja kogo potrzebuje. Tak, Krzysztof, której tylko, dobrze, tylko gdyby to jeszcze było tak, że on potrafi... że on jeszcze ma warsztat. To znaczy, ja zrozumiem, że ja się nie znam na dziennikarstwie sportowym, więc pozwól, że nie będę tutaj próbował jakiejś analogii snuć, ale ja na przykład zrozumiem, że dziennikarz ma poglądy bardzo liberalne obyczajowo, że jest lewicowy, ale on ma mi przedstawić świat mniej więcej tak, jakim on jest i ma uczciwie przedstawić swój pogląd na ten świat. On nie musi być zapiewałym partyjnym. Wiesz, to ja kiedyś użyłem w jednym z felietonów takiego określenia, że dziennikarze w Polsce są jak ci kołowi, tak to się nazywa, że stoją tacy, czy nie, gniazdowi, przepraszam, kołowy to jest z piły ręcznej, gniazdowy. To jest fenomenalna funkcja. Idzie gość na mecz i meczu nie ogląda. On w ogóle jest... Przyjechałem do boiska. On jest pupą do boiska, bo on ma fakty, czyli to, co się dzieje ale na boisku. Ale dyktuje trybunom, jak mają reagować. Tak, i to jest ideał współczesnego dziennikarstwa i mnie to przeraża, że fakty, czyli to, co się dzieje na boisku, to, co się dzieje za nami, mnie w ogóle nie interesuje. Ja do was, narodzie, mówię, dalej, naprzód, zabić Tuska za Kaczora, naprzód. Przecież to jest chore. To jest... Znaczy, to jest antyteza dziennikarstwa. A kto jest najgorszym zapiewajłem? Wiesz co, cały legion ich jest. Nie chciałbym tu nikogo wyróżnić. Okej, dobrze. Mamy kolejnego słuchacza. Halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Tomasz też z Krakowa. Tomasz z Krakowa, to jakaś plaga. Witamy. Nas jest dużo. Jako, że to jest Hate Park, to chciałbym zacząć od hejtu. Uwaga, 3, 4... Mazurek, kiedy wpuścisz na antenę Karolinę z Zielonki? To jest pierwsza kwestia, na którą wszyscy
na którą wszyscy czekamy. To jest w temacie tego hejtu. A druga kwestia bardziej w temacie porady dla młodych dziennikarzy, dla młodszych, o którą chciałem poprosić. Jak poradzić sobie z tym, żeby faktycznie nie pokazywać swoich sympatii? Bo nawet w dziennikarstwie sportowym mamy takich dziennikarzy, którzy, jeżeli jest jeden prezes w klubie, to wszystko, co zrobi, to jest złe, a wszystko, co robił poprzednik, jest dobre, bo jest moim kolegą. Jak radzić sobie z takimi tematami, żeby gdzieś tego, żeby być do końca wiarygodny? Przepraszam, to może padło chwilę wcześniej, nie. Przedmówca mnie trochę uśpił. No oczywiście w sprawie Karoliny z Zielonki nie mogę... Kim jest Karolina z Zielonki? To jest moja wybitna... Karolina z Zielonki, Boże. No Boże, przepraszam, nie wiem. To jest bogini, jak słyszysz, bo padło wezwanie Boże. Jest to moja realizator, która ma wiele talentów, choć jak rozumiem, pan Tomasz raczej skłania się ku temu, że ceni ją za jej fizyczność, bo nie zna, jak rozumiem, jej bliżej. No w każdym razie ja też uważam, że to Karolina powinna przepytywać gości, ale może dlatego, że ja nie potrafię realizować to... To się tak podzieliliście rolami. Tak zostało to podzielone. Natomiast ja nie mam żadnej rady dla młodych, ani też dla starych dziennikarzy, bo no, oprócz tego, że to jest straszliwy banał, no ludzie, no trzeba robić swoje. To jest mniej więcej tak, jakbym pan pytał, no bo pewnie trudno jest tak uszyć coś prosto. No trudno, ja na przykład nie umiem, ale trzeba się starać, no. I to jest jedyna rada, no. Znaczy, oprócz tego, że jeśli ktoś szanuje swoich widzów, słuchaczy czy czytelników, no to wie, że nie sprzeda im towaru. Ale ty tak bezwarunkowo szanujesz swoich widzów i słuchaczy? Czy też czasami uważasz, że większość z nich to cymbały? Ja... No bo w polityce, ci widzowie polityczni, to jest naprawdę... Nie, to bardzo różni są ludzie. Część z nich oczywiście, że są cymbały, ale to jest mniej więcej tak jak wśród ludzkości. No, znaczna część ludzkości to cymbały. No, no tak się złożyło. No, takim jesteśmy gatunkiem. Zresztą my też nie jesteśmy przesadnie mądrzy. Też, więc... Dlatego robimy to, co robimy. Więc właśnie, więc jakbyśmy nie byli cymbałami, to byśmy byli nie wiem, tam, profesorami medycyny. A tak, to wiesz, takie głupoty klepać to każdy umie. No właśnie. Dlatego ja sobie to bardzo chwalę. Dlatego wybrałem prosty zawód. Wyśmiewam się z ludzi i jeszcze mi za to płacą. Nie musisz mi tego tłumaczyć, ja to mam codziennie, więc... Tak, ale ty jesteś hejterem, ty jesteś niemiły jesteś. Oglądaj z Najmanem program, powiedziałeś mi dzisiaj, że oglądałeś i dlatego oglądałem teraz będziesz go cytował. Oglądałem fragmenty. To było fascynujące i ja nabrałem sympatii do pana tak. Najmana. Przyznam się, ja w ogóle nie wiedziałem o jego istnieniu wcześniej. Że nie wiedziałem w ogóle o istnieniu. Spóźniałeś się na jego walki, widać. A może też dlatego, że ja średnio oglądam boks. Znaczy okay. Idea w ogóle prania się po pysku, jakkolwiek jest starożytna. On rzadko kogoś bił. No tak, bo to trzeba mu oddać, że on raczej był litościwy dla rywali. A wiesz dlaczego? Bo to jest taki utwór Włodzimierza Wysockiego, piosenka sentymentalnego boksera, w którym on, ten, który na ringu mówi, że on od dzieciństwa właściwie nie mógł człowieka uderzyć w twarz. No to właśnie jest nasz Marcin. Mamy kolejnego widza. Halo? Czy pan Tomasz z Krakowa? Nie, pan Przemysław sercem z Torunia, ciałem z Warszawy. Dzień dobry. Witam uprzejmie, dzień dobry. Jak pan cierpi na to rozdwojenie, że tam serce zostało, a pan tutaj? No tak wyszło, sprawy zawodowe na to wpłynęły. Do Warszawy trafiają ludzie bez serca, jak widać. Tak, tak jest. Historia zna takie przypadki. Jeszcze raz, dzień dobry panie Krzysztofie, dzień dobry. Dzień dobry, panie dzień dobry. Dzień dobry. Panie Robercie, ja mam do pana takie pytania, właściwie może prośby o poradę, ale chciałbym zacząć to wszystko od pewnego wprowadzenia. Otóż wiemy o tym, że jest pan przyjacielem Kazimierza Staszewskiego. Czy pan to potwierdza? I jestem jego przyjacielem, to zaszczyt być jego przyjacielem, więc no nie chciałbym tak się... Ale tak sądzę, jestem. Dobrze, jak na razie w takim razie wszystko się zgadza. Jeśli jeszcze nie każdy ze słuchaczy wie, Kazimierz Staszewski to no, fanatyk piłki nożnej, w tym warszawskiej Legii, a także boksu. I mówimy tu naprawdę o fachowej wiedzy, a nie tylko o jakiejś tam powierzchownym pojęciu, tak off the record. Panie Krzysztofie, namawiam serdecznie właśnie do rozpoczęcia rozmów w sprawie zaproszenia może Kazika do Hyde Parku, bo to ja powiem ci, kiedyś jak byłem młodym dziennikarzem, umówiłem się z Kazikiem Staszewskim na wywiad i był to jedyny człowiek w Polsce, który umówił się ze mną na wywiad w kolejce na Poczcie Głównej w Warszawie. To znaczy powiedział, że stoi w takiej długiej kolejce do okienka numer tam 4 i żebym podszedł i na pewno go rozpoznam po fryzurze. No i podszedłem i tam odczekaliśmy razem z 20 minut, a potem poszliśmy do knajpy na już tam faktyczny wywiad, ale spotkanie to było ładne. Nietypowe.
No ale jak widać, zapadło... I co mamy, ale co ja mam zrobić z tym Kazimierzem? Bo... Już wyjaśniam. Także chciałem tylko nadmienić, że fajnie byłoby go zobaczyć w Hyde Parku. Niedawno natknąłem się na pańską wypowiedź, a właściwie tezę, że za jakiś czas dzieci w szkole będą analizować teksty Kazika, interpretować je. Idąc tym tropem, czy mógłbym prosić o jakąś luźną refleksję w temacie, w tym temacie. Dlaczego? Dlatego, że właśnie kończę kierunek dziennikarki, piszę pracę dyplomową, której tytuł brzmi Obraz Polski i Polaków w utworach Kazimierza Staszewskiego. Ale patrz, jaki sprytny, słyszysz, Krzysztof? Ja mu mam teraz pisać pracę. O nie, mój drogi panie, nie, to rzeczy, skandal. O to nie proszę, proszę raczej o jakiś rodzaj inspiracji, bo nie ukrywam, że nie bardzo mogę rozwinąć skrzydła odnośnie luźnych przemyśleń. Czyli tak, mamy zaprosić Staszewskiego do Hyde Parku, żeby wszystko powiedział i tak, jeszcze sami przygotować wstęp. A jeszcze ja mam panu powiedzieć, dlaczego dzieci będą analizowały jego teksty. Ja nie wiem, w jakich okolicznościach ja to powiedziałem, natomiast obawiam się, że muszę się wycofać z tej tezy z innego powodu. Mianowicie obawiam się, że szkoła zmierza w tę stronę, że już niczego nie będą analizowały. Nigdy już niczego i będzie jeden wielki strajk i pandemia i się niczego nie będą uczyć. Nie będzie analiz, będą wytyczne. Będą wytyczne właśnie, jak należy rozumieć utwór. Natomiast, no tak, rzeczywiście Kazik to jest tekściarz. Nie chciałbym go dotknąć, oczywiście ujmując mu talentów kompozytorskich, natomiast oczywiście umówmy się, że to jest tekściarz i za to go cenimy, za pewną prostotę, zwięzłość i no, za taką trafność. Ja myślę, że to co on potrafi najlepiej, to on dokonuje tego, że każdy z nas ma wrażenie, że on śpiewa w jego imieniu. Mhm. To jest niesamowite. Ludzie mają różne poglądy, różne emocje. Ale uważam, że przez jakiś czas nie nagrywał piosenek takich zaangażowanych społecznie. Teraz nagrał nową, która no tak. Jest takim trochę starym Kazikiem. Wiesz co, to jest taki Kazik, ale to znaczy, wiesz co, no tak, no, ja jej nie traktuję bardzo serio, nie dlatego, żebym... No ten tekst jest dość serio. Tekst jest bardzo serio, natomiast to nie jest główny nurt dla mnie, twórczości Kazika, no. Natomiast tak, oczywiście, no i bardzo dobrze, niech pisze, niech nagrywa, super. Słuchajcie, ludzie, on jest jeszcze starszy ode mnie, są tacy ludzie na świecie. Dziękujemy bardzo za telefon. Dzięki. To ja dziękuję. Dziękujemy. Powiedz mi, a ty masz jakieś pytania w ogóle, czy tylko czekasz, liczysz na sępa, nie? Że, no wiesz, czyste papcie. Ja tu przychodzę, włączam, to jest najlepsza robota. Jezus Maria. Powiedz mi, dlaczego ty manipulujesz w wywiadach czasami? Dlaczego manipulowałeś wywiad z Legierskim, powiedz mi? Bo jestem podły, wredny i mam zły charakter. No ale przegrałeś proces z nim. Nie, to jest bardziej skomplikowane. A jak jest skomplikowane? Już ci mówię. No przegrałeś proces, co w tym skomplikowanego? Znaczy, ja ci powiem szczerze. Nie powinienem się do tego przyznawać, no, ale ja po prostu w ogóle nie miałem świadomości przez dłuższy czas o istnieniu tego procesu. Raz tam poszedłem, myślałem, że on się później nie toczy. Adwokat mój, to był kolega, no, który też do tego nie przykładał żadnej wagi. Na końcu doszło do czegoś... Ale to jakby tak ci polityk powiedział w programie, ja tam... Nie wiedziałem, że ten proces jest, a w sumie to mój adwokat, to taki kolega, tam nie miał czasu wpadać, no to w sumie go przegrałem. Ale ja go nie przegrałem właściwie. Doszło do jakiejś przedziwnej ugody, w której ja musiałem go przeprosić za to, że nie dokonałem autoryzacji, co jest nieprawdą zresztą, bo ja dokonałem autoryzacji. Dokonałeś, tylko się nie zastosowałeś. Nie, dokonałem i zastosowałem się. Przypomnijmy, o co chodzi Legierskiemu. On powiedział, że będzie głosował na Andrzeja Dudę w ramach jakiegoś tam protestu przeciwko swojemu środowisku, a ty zostawiłeś samo, że będzie głosował na Andrzeja Dudę. I on był oburzony, że tych wyjaśnień jego nie było i wyszedł trochę na wariat. Nie chce mi się o tym... Pytaj się, czy mam pytania. No to nie, jasne, ale wiesz co, bo cała historia była bardzo zabawna. To jest zresztą jeden z tych przykładów, gdzie gość najpierw czyta ten wywiad. Miałem te SMS-y, no już oczywiście ich nie mam, to jakiś... prehistoryczna historia sprzed 5 lat. No więc to było tak. On najpierw czyta wywiad, jest zachwycony tym wywiadem. SMS-y, ale świetnie, dzieje się, nie? A te głupki mnie atakują, ha, ha, hi, hi. A później zdał sobie chyba sprawę, że te głupki
to są jednak ludzie, na których opinii mu zależy. I wtedy stwierdził, że jednak nie autoryzowałem tego wywiadu. A cała zabawa polegała na tym, że autoryzacji dokonywaliśmy nie tyle na papierze, ale też na telefon. Znaczy on zaproponował jakieś zmiany, ja do niego zadzwoniłem i później wynegocjowałem z nim to, co się ostatecznie ukazało. Mhm. Ale byłem na tyle głupi, albo inaczej, prostolinijny, że zamiast to spisać i zażądać jeszcze, wiesz, takiego glejtu na piśmie, to uwierzyłem, że między nami kolegami, że się dogadamy, no, że słowo coś znaczy. Umówmy się, autoryzacja to jest jakiś kuriozalny wymysł. Dlatego ja, szczerze mówiąc, mam to, mnie to gila w ogóle, ta cała historia, naprawdę. Tak się domyślam. Natomiast, wiesz, no, właściwie to jest taka sytuacja. Ludzie, dogaduję się z kimś, no tak, od po prostu, dogadaliśmy się przecież, no dogadaliśmy się, że mi zapłacisz kupę forsy, nie, za ten program. No i przecież ja przyszedłem tutaj w nadziei, że zapłacisz tę kupę forsy, a ty mi później powiesz, nie, ale wiesz, stary, umowy nie masz, no i co, i siana nie będzie. To co, nie będzie, wiesz o tym. Nie, no właśnie, właśnie wiedziałem. I teraz jest... mam świadków na to, że nie wychodzisz ze studia, mając pełną wiedzę, właśnie, że nie ma, proszę Państwa, nie, że nie ja, ma tutaj ja nie wychodzę, nie, żeby to tak nie było. Jednak pan premier Gliński mógł wyjść ze studia, ja też sobie wyjdę. No. Ale wyjdę za chwilę. Ale za chwilę, o 23 proponuję. Matko Bosko, masz jakieś pytania? Słuchaj, mam pytanie jeszcze do ciebie, ale już mamy kolejnego widza. Kto jest z nami? Halo? Dobry wieczór, Mariusz z Grudziądza. Dzień dobry, panie Mariusz. Jestem w Białymstoku, idąc tokiem myślenia poprzedniego rozmówcy. Cześć, cześć. Mam pytanko do pana Roberta, również do pana Krzysztofa. Może zacznę od pana Roberta. Panie Robercie, przed chwilą nawiązał pan do wyjścia słynnego pana Roberta Glińskiego, ministra. Nie, nie, Robert Gliński to reżyser, to był Piotr Gliński, minister. Piotr Gliński, przepraszam bardzo. Bardzo proszę. Jeżeli z tego, co pamiętam, to ten wywiad trwał około 1,5 minuty. Nie, wywiad trwał... Prostuję, wywiad trwał długo. Być może pan widział tylko filmik, który trwał 1,5 minuty, ale... Być może. W każdym razie chciałem nawiązać do tego, że słucham pana audycji codziennie o 8 rano z zapartym tchem i... Mówiłem ci, że mam rodzinę w Grudziądzu? Widzisz? Domyślam się, że z czego wynikają te telefony. Chciałem pana zapytać, czy myślał pan kiedyś o tym, aby zakończyć wywiad z gościem dużo szybciej niż trwa planowany program? Żeby samemu wyjść ze studia. Dziękujemy bardzo. Bardzo fajne pytanie. Dziękuję. Raz jeden naprawdę myślałem o tym, zupełnie serio. Niestety to była jakaś druga czy trzecia minuta rozmowy i stwierdziłem, że trochę za wcześnie. Gdyby to była tak z piąta, chociaż myślę, że dzisiaj bym to zrobił. To był Jacek Protasiewicz. Wtedy wyszedł ledwo co z Platformy i założył taki, jest taka partyjka, której nazwa nic ci nie powie i właściwie nie ma to żadnego znaczenia. On przycupnął w PSL-u teraz. To jest ten dżentelmen, który zasłynął taką sceną, scysją na lotnisku. Gdzie tam... Jakiś niemiecko-polski wątek, tak? Coś tak, tak, ale już zostawmy to. W każdym razie pan ale nie ten on Niemcy mnie biją, to był nie, Rokita. To był Jan Rokita, ten krzyżował Heil Hitler, zdaje się. Ale nie dlatego, żeby Hitlera, zdaje się, jakoś tak hołubić, tylko imputował niemieckim celnikom, że oni są hitlerowcami. No w każdym razie pan Protasiewicz mniej więcej w drugiej minucie zaczął mówić o pisiorach, zaczął posługiwać się językiem cokolwiek kloacznym i stwierdziłem, że to w gruncie rzeczy jest strasznie słabe, no bo to te, przyjdzie ci gość do studia i pomyśli, powiem na przykład, że ten facet to jest najwybitniejszym dziennikarzem w Polsce, jest Zbigniew Hołdys, będę go teraz cytował, Zbigniew Hołdys powiedział, cytuję, proszę Państwa, więc proszę się nie denerwować, Kaczyński to chuj. No i teraz każdy sobie myśli, przyjdę i zrobię Hołdysa i też mnie będą cytować. I to w ogóle to jest strasznie słabe, bo co to jest? To jest dziennikarstwo, to jest rozmowa polityczna z facetem. Mhm. Będzie mi tutaj jakieś, wiesz, no, ja też potrafię bluznąć albo obrazić. I wtedy miałem ochotę skończyć tę rozmowę. Nie dlatego, że się poczułem dotknięty. A nie miałeś ochoty skończyć rozmowy dlatego, że wiedziałeś, że jesteś strasznie oszukiwany, po prostu.
Czy też to jest chleb powszedni, codzienny? Nie, miałem takie poczucie, że to jest nie fair wobec moich słuchaczy. Znaczy, że oni chcą w miarę poważnej rozmowy. Ona może być dowcipna, ale że ten gość przychodzi tutaj mniej więcej na serio, że on ich traktuje serio, aż nie robi sobie po prostu takiej tandetnej ustawki, że przyjdzie na bluzga tylko po to, żeby zrobić sobie cytowania. Ja nie bawię się w takie rzeczy jak dziennikarze, którzy pozwalali Palikotowi przynosić świński ryj do studia telewizyjnego. Znaczy, uważam to za niedopuszczalne, nie dlatego, że szkoda mi świni, czy dlatego, że nie lubię Palikota, tylko po prostu to jest strasznie tandetne. No, nie bądźmy tak tandetni. Dobrze. Zaraz zadam kilka pytań od siebie, więc prosiłbym, żeby wtedy nie łączyć kolejnych słuchaczy przez, nie wiem, 5 minut. Natomiast teraz już mamy kogoś na słuchawce, więc witamy serdecznie. Halo? Witam, panowie. Krzysztof z Warszawy z tej strony. Cześć, Krzysztof. Dzień dobry. Ja generalnie z hejtem to nie za bardzo do pana Roberta, bo... Znowu rodzina, nie, prosiłem, wujku, ja prosiłem, żeby wuj nie dzwonił tutaj, tu są inni ludzie, mówią dobrze o mnie. Oczywiście. Panie Robercie, pierwsza kwestia, którą mam, to generalnie taką uwagę. Muszę się przyznać, że bardzo poruszony pana robotę, jeżeli chodzi o wywiady i czytam regularnie piątkowy dziennik Gazety Prawną. Również kupuję właśnie z uwagi na pana wywiady w tej gazecie. Natomiast muszę przyznać, że jak przechodził pan do RMF-u, to na początku z dużym dystansem podchodziłem do pana jakby takich umiejętności takich werbalnych, jeżeli chodzi o prowadzenie rozmowy z gośćmi. Ale ja do dzisiaj tego nie umiem. Zaimponował, bo mam wrażenie, że zrobił pan niesamowity postęp w tej sprawie i teraz słyszę od wielu osób, że słuchają rozmowy w RMF-ie specjalnie dla pana osoby. Nie dla gości, nie dla samego radia, tylko dla pana osoby. Nawet nie dla mnie, zauważ, Krzysztofie, tylko dla mojej osoby. Tak, sam o sobie tak piszesz. Tak, ja o sobie też piszę, moja osoba. widziałem to ostatnio na Twitterze jakoś padało. Nawet chyba też przypominał felieton o jakimś pana. Tak. Sprzed wieków już. Sprzed wieków. Wie pan, to oczywiście bardzo miłe, natomiast rzeczywiście... Ja nie byłem, nie jestem, już nigdy w życiu nie będę dziennikarzem radiowym. Ja nie mam ani dykcji dziennikarza radiowego, ani tak ładnie ustawionego głosu. Nie brałem lekcji z impostacji. Ja tego nie umiem robić. Ja jestem pismakiem zatrudnionym w radiu i staram się, żeby to nie było straszne. No, ale ja nigdy nie będę dziennikarzem radiowym takim jak, nie wiem, no choćby Marcin Zaborski. Świetnie mówi. Właśnie świetnie, że pan wspomniał o tą osobę, bo moim zdaniem to jest niesamowicie niedoceniony człowiek, jeżeli chodzi o tą radę. No to właśnie, to docenimy go teraz. Ale ja teraz nie mówię dlatego zły, dobry, doceniony, niedoceniony, ale no warsztatowo ten głos, to tempo zadawania pytania, ja nigdy taki nie będę. Ja jestem marudny, ja seplenię, ja się zacinam, no ale już nie będę inny, jestem stary, już się nie nauczę. No. Oczywiście. Panie Wojcie, takie pytanie mam, bo nawiązując do wcześniejszego pytania jednego z jakby wcześniejszych dzwoniących i kwestie tego jakościowego dziennikarstwa, które... No myślę, że wiele osób chciało, żeby było i, no i ilość takich jakościowych dziennikarzy rosła. Co pan sądzi o takich inicjatywach, jak na przykład zbiórka na serwisie Patronite pana Dariusza Rosiaka i jego audycja, która no, opuściła trójkę radiową, a no, z powodzeniem jest teraz realizowana w internecie i pan Dariusz ma budżet chyba miesięczny ponad 40 tysięcy złotych na realizację tego programu. To nie jest taka droga właśnie dla dziennikarzy, którzy chcą się oderwać jakiejś presji redakcji od, nie wiem, sponsorów, jakichś artykułów sponsorowanych? To nie jest droga dla dziennikarzy. Ja Darkowi kibicuję bardzo. Ja Darka lubię i cenię, to od razu chciałbym powiedzieć. Bardzo się cieszę, że mu się udaje. Naprawdę bardzo się cieszę. Zresztą jego programy były jednymi z ulubionych, które moich w trójce, więc bardzo żałuję, że Darka tam nie ma. Ale nie, to nie jest droga dla dziennikarstwa z innego powodu. Dlatego, że to jest droga dla publicysty. To jest droga dla kogoś, kto po pierwsze może to robić, bo już ma nazwisko, bo już coś zrobił, już coś osiągnął. Ale czasami jest tak, że...
no, jakby solą na przykład dziennikarstwa jest dziennikarstwo śledcze. I czasami jest tak, że wiele miesięcy trzeba pracować, tygodniami chodzić za jakąś sprawą i w końcu okazuje się, że nic z tego. Że albo nie ma tematu, albo nie mamy dowodów. Ktoś nam musi zapłacić, nie tylko za nasze, nie tylko nasze pensje, ale musi zapłacić za wyjazdy, za sprzęt, jakiego potrzebowaliśmy, za mnóstwo rzeczy. I tego się nie da wszystkiego zrobić przez media społecznościowe albo takimi systemami patronackimi. Natomiast bardzo się cieszę, że niektórym się udaje i dobrze, no. Słuchajcie, żyjemy w wolnym kraju, każdy może to robić. Jeśli się uda, no to tym lepiej. No. Im więcej takich inicjatyw. Zwłaszcza, że jak widać, dużo osób jest skłonnych za takie dziennikarstwo, czy właśnie publicystykę, czy reportaże, po prostu płacić dodatkowo z własnego budżetu, finansować miesiąc w miesiąc, no nie wiem, może swego rodzaju nawet misję. Jeżeli ktoś to dziennikarstwo właśnie tego typu za taką misję uzna. Chciałbym, żeby to pan miał rację i żeby to było tak optymistyczne. Jestem lekko sceptyczny co do szans na to, że to nabierze masowego charakteru, ale chciałbym się mylić. Dziękuję bardzo. Dzięki. Telefon. Dziękuję również. Padło pytanie od widza o dziennikarstwo śledcze. Powiedz mi, ślepcze, to dobre przejęzyczenie czasami, śledcze. Oj, tak. Nie zdziwiło cię coś takiego, że wszystkie nagrody dla dziennikarza śledczego rok temu chyba zebrał Bertolt Kittel za sprawę tych urodzin Hitlera w środku lasu. Mam wrażenie, że to jest taka sprawa, która nie ma żadnego wpływu na nasze życie. To znaczy, czy w środku lasu spotka się pięciu hitlerowców, czy wyznawców szatana, czy może czcicieli Diego Maradony, to nie wpływa w żaden sposób na nasze życie. Natomiast w samym czasie na przykład Szymon Jadczak mocno ryzykował, rozpracowując gangi krakowskie i świetnie to pokazując. Ale widzisz, Krzysztof, bo ty przykładasz jakąś wagę do nagród dziennikarskich, to znaczy na przykład do tego, co robi miesięcznik Presa. Ja ci powiem szczerze, ja mam takie wrażenie, że to jest nagroda pocieszenia, którą dziennikarze sami sobie robią. To znaczy, im bardziej ludzie nas nie lubią, im mniej nas szanują i poważają, im bardziej uważają, że jesteśmy po prostu dzbanami i to w dodatku sprzedajnymi dzbanami, tym bardziej my się musimy sami doceniać, nagradzać i mówić sobie, jesteśmy świetni, mamy zylion nagród. No bo wiesz. Ale to już, nawet jak to są nagrody pocieszenia, to nie możemy ich rozdawać chociaż trochę uczciwie. Inaczej, ale tak, zapytam ciebie, czy ty. Tak, możemy, ty... Ale jeśli mnie pytasz, czy mnie to zdziwiło, nie, w ogóle mnie to nie zdziwiło. Dlatego, czy sam werdykt cię zdziwił? Nie, absolutnie nie. Natomiast jeśli uważasz, sam byś taki sam byś. No, oczywiście, że nie. Zwariowałeś. No dlatego chciałem. Nie, oczywiście, że nie. Opinię. Ja oczywiście, żebym nie dał taki. Znaczy, gdyby to ode mnie zależało, to wyglądałoby to zupełnie inaczej. Niemniej jednak nie zdziwiło mnie to, że to tak wygląda. No, tak wygląda mniej więcej świat, no, że się ekscytujemy sprawami, które są. Nawet te nagrody dziennikarskie zostały podzielone na dwa na nasze plemiona. Ich, tak, ja jedni siebie nagradzają, drudzy siebie. No, ale to jest takie piękne, zabawne. Wiesz, każdy musi być nagrodzony. No. Dostałeś jakąś nagrodę kiedyś? Tak, dostałem jakieś nagrody, ale za to żadnej nie odebrałem. Nie chciało ci iść, czy co? Nie, czy ja nie uważam, masz garnituru w domu? Czy... Wiesz, że nie mam. Mhm. Nie, nie mówmy tego publicznie. To się wytnie, to się wytnie. Nie, ja uważam tak naprawdę, że moją nagrodą są ludzie, którzy mnie chcą słuchać, chcą mnie czytać, kupią gazetę. To jest moja nagroda. No. Natomiast jak już umrę, to połóżcie mnie w Powązkach w Alei Zasłużonych, ale nie w tych nowych Powązkach, tylko w tych starych. Ja lubię ten cmentarz. To będzie moja nagroda wieczna. A tam nie każdy może wchodzić ostatnio. Pojedyncze osoby bym powiedział nawet. Ale ja też będę leżał sam. Nie musicie mi nikogo do pary dokładać. Wystarczy ci to, rozumiem. Słuchaj, o co chodzi z tym bosakiem? Dlaczego on jak przychodzi, to ty ciągle mówisz o tych gejach? On się strasznie denerwuje. Przyszedł dwa razy. Raz mu mówiłem o gejach, natomiast to jest inna sprawa, widzisz, to on ma bardzo specyficznych, niesłychanie wrażliwych fanów, którzy uważają, że zupełnie normą jest to, że jak przyjdzie do mnie każdy inny gość, to moim psim obowiązkiem jest go wyśmiać.
Natomiast w rozmowie z Krzysztofem Bosakiem, zdaniem jego wielbicieli, powinienem tę rozmowę prowadzić na klęczniku. A właściwie powinienem wyjść ze studia, on by wygłosił to exposé, które ma wygłosić, a ja bym mu nie przeszkadzał. Przecież ja, jakbyś posłuchał tej rozmowy tak, posłuchał tego, co ja tam mówię, to ja właściwie jestem grzeczny. Ja tam... Ale ciągle krążysz wokół tego tematu. Raz, jeden. Ludzie, wy macie jakąś obsesję. To jest niesłychane. Na dwie rozmowy jeden wątek był o gejach. I teraz wszyscy, Mazurek, Bosak, geje. Może ty mi wytłumaczysz. A jak to jest z tymi gejami u ciebie? To przeszkadza. Znaczy, ale gdzie? Znaczy, przeszkadza ci, że Bosak ma takie, a inne poglądy, czy tobie to nie przeszkadza? Nie, ale znaczy, wiesz co, ja rozmawiam z politykami i zasadniczo większość z nich ma jakieś poglądy. Jakieś. Oni też nie przywiązują do nich przesadnej wagi, ale mają jakieś poglądy. Mi to nie przeszkadza. No, zasadniczo to jest ich zawód, żeby mieć poglądy, a w każdym razie, żeby je wygłaszać. Ale czasami się z nimi bardzo nie zgadzasz, czasami są te poglądy ci bliskie. Nie, ale to, ale no dobrze, ale nawet jeśli te poglądy są mi bliskie, to staram się zachować jakiś dystans do tych ludzi. Dlatego, że moją rolą nie jest promocja. Gdybym chciał pracować w dziale PR-u... Nie, bo dlaczego to pytam? Bo z tego, co pamiętam, ty jesteś współzałożycielem Frondy. Tak, proszę państwa, ale nie mów tego, wiesz dlaczego? Bo zaraz musiałbyś powiedzieć, który to był rok. I nie, otóż... nie muszę, tak jak ty nie zawsze wszystko tam dopowiadasz. Ludzie po prostu... Nie wierzą, że tak długo można żyć. Naszych widzów i słuchaczy nie było w tym świecie. To był 1822, zdaje się. Nie, to było trochę później. To było w okolicach Wiosny Ludów. Okej. Okay. 1848. Założycielem Frondy. Mam wrażenie, że Bosakowi z Frondą to bardzo po drodze generalnie. Tak bardziej niż tobie dzisiejszą. Słuchaj, ja nie wiem, co robi Fronda, jeśli jeszcze wychodzi, bo szczerze mówiąc, bardzo dawno straciłem z nią kontakt. To jest portal taki dość agresywny. Okej, okay. Nie zaglądam. Wszystkiego najlepszego, nie chcę się odcinać, ja po prostu naprawdę nie zaglądam tam, więc nie wiem. I szczerze mówiąc, nie wiem też, czy Bosakowi z nim po drodze, czy nie, zwolni mnie z obowiązku wygłaszania opinii na temat Krzysztofa Bosaka. Dobrze. Powiedz mi, bo to mnie najbardziej zastanawia i myślę, że to zastanawia całą branżę, wszystkich dziennikarzy w Polsce. Po co ci wszyscy ludzie do ciebie przychodzą? Przecież oni, tam nikt od ciebie nie wychodzi o własnych siłach, można jak powiedzieć. To? Bardzo większość twoich gości jest wyprowadzanych przez swoich asystentów, cuconych po prostu w przedpokoju. Oni nie przychodzą do mnie, oni przychodzą do RMF-u. Ale wiedzą, że jak przyjdą, to ty ich tak wymaglujesz, że jest bardzo duża szansa, że się skompromitują, podczas gdy przecież mają swoich dziennikarzy, oni wszyscy, swoje media, żeby przemawiać do swoich ludzi. I mogą iść tam, gdzie dostaną bardzo bezpieczne pytania. Niektórzy przecież tam idą, niektórzy do mnie nie przychodzą. Ale wciąż jesteś w stanie zapewnić sobie gości na każdy poranek. Tak, ale to wynika z tego, że RMF ma gigantyczną słuchalność i ci ludzie wiedzą, że jak przyjdą do RMF-u, to co najmniej 2,5 miliona ludzi rano posłucha tego, co mają do powiedzenia. To jest gratka. Więc oni idą do RMF-u, nie do mnie. I myślę, że to na tym to polega. A mnie jakoś są w stanie znieść. Natomiast tu jedną rzecz chcę ci... Że a ty sam ich zapraszasz, czy masz ludzi od tego? Ja mam człowieka od tego, ale dzielimy się obowiązkami. To znaczy czasami jest tak, że to on dzwoni i zaprasza, czasami jest tak, że ja dzwonię i zapraszam, a czasami jest tak, że obaj dzwonimy i zapraszamy, bo gość nie odbiera, albo nie chce ten przyjść, a drugi nie chce przyjść, a trzeci każe poczekać, ty się zastanowi. To różnie bywa. Więc mam swojego tak zwanego wydawcę. Karol, serdeczne pozdrowienia. I Jonasz, też cię pozdrawiam, ale teraz nie jesteś moim wydawcą, więc pozdrawiam cię w drugiej kolejności. Natomiast to tak po prostu działa. Ale ja myślę naprawdę, wiesz, że gdyby oni mogli, to najchętniej by przychodzili do kogoś innego w tym RMF-ie. Wiesz? To może sobie cię wymienią kiedyś jakoś tam. Tak, na pewno zresztą mnie wymienią, bo ja nie sądzę, żebym tam przetrwał, żebym był wieczny, żebym tam przetrwał na wieki. Znaczy nie dlatego, że RMF nie będzie chciał wyrzucić, ale albo RMF już nie będzie chciał skorzystać z moich usług, albo ja się znudzę. A miałeś taki program, w którym, albo też wywiad prasowy, no bo to może nawet łatwiej o coś takiego przy wywiadzie prasowym, że już po prostu czułeś to, że tak masakrujesz tego swojego rozmówcę, że już ci go szkoda po prostu. I tak zaczynałeś się wycofywać po prostu z
przyczyn takiej ludzkiej, nie chcę powiedzieć przyzwoitości, ale takiej wyrozumiałości, no też nie, no nie wiem, po prostu, że ci się zrobiło szkoda. To nie będzie świadczyło o mnie najlepiej, co powiem, ale nie, bo ja staram się być uczciwy. A może ci się, jak takiemu diabełkowi, oczy zapalają wtedy, że masz go, że złapał przynętę i teraz czasami jedziemy na maksa. Mi się niestety zapalają, ale staram się też z tym walczyć, bo to jest dość takie proste. Znaczy, ja staram się być uczciwy. Ja kiedyś powiedziałem o sobie, że jestem kierownikiem lodowiska. I to polega na tym, że jak przychodzi do mnie, nie wiem, poseł z Komisji Obrony, to ja go nie pytam o sprawy kultury albo służby zdrowia, bo to najłatwiej wtedy wykazać jego niewiedzę. Ja rozumiem. Czyli ten myk z Janną Muchą i trzecią ligą hokeja to nie jest twoja zagrywka, no nie, ulubiona? To, nie, to nie jest moja ulubiona zagrywka, chociaż ona, chociaż Konrad Piasecki miał prawo to zrobić, dlatego że Joanna Mucha została ministrem sportu. Ja cię bardzo przepraszam. Jeśli ona została ministrem sportu... To co? A myślisz, że ja wiem, ile jest lig hokeja w Polsce? Nie muszę nie to wiesz. Wiedzieć. Nie wiem. Ale wiesz co, a jakie ona inne kompetencje miała? Żadnych. No to może należało właśnie wykazać. Zresztą mam wrażenie, że to był żart i przykładanie... Nie chciałbyś mnie poczęstować. Przecież ty w ogóle... Przecież to jest jedna wielka ściema. Tu wszędzie jest jakiś alkohol, a ja oczywiście tak, jak zwierzę, dostałem wodę i to w dodatku ciepłą. Wyjdę teraz ze studia i naleję ci zimnej. O, proszę Państwa, zostałem tutaj. W tym czasie odbierzemy sobie telefon. Czy mamy kogoś? Nie, nikt do ciebie nie chce. Poczekaj, zaraz nie, pójdę poczekaj, po wodę. Idź na bieżę. Ja opowiem Państwu, że jako dziewczynka mała bardzo chciałem być, nie wiem do której kamery mam mówić, bo tu nie ma kamerzysty, więc także do Państwa się zwracam. Też byłem zażenowany tą ciepłą wodą, mówiąc szczerze, ale już masz zimną, proszę się bardzo. Więc tak, proszę Państwa, jak byłem małą dziewczynką, dobrze, powiedz, to bardzo ci chciałem, było... poczekaj, być komentatorem sportowym. I naprawdę, nie chciałem być piłkarzem, nie chciałem być kolarzem, ani lekkoatletą, tylko chciałem być komentatorem sportowym. I to było moje marzenie. No i się prawie spełniło. Dziennikarzem zostałem, ale niestety nie sportowym. Zdaje się, że Wojciech Kuczok tak też nie przeszedł testów na dziennikarza sportowego w Gazecie Wyborczej. Ja nie tyle nie przeszedłem testów, tylko nigdy nie podjąłem już tej pracy, bo mi przeszło, ale... Ale tak, ale oczywiście każdy chciał być Janem Ciszewskim. Niewiele straciłeś, myślę. Mamy kolejnego widza. Halo? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tomasz z Krakowa. Nie. To ale jaki żart. Tym razem. Macie, hat-trick. Macie taki algorytm chyba w tym telefonie, że tylko my się dozwaniamy. Mam takie pytanie do pana Roberta. Mianowicie, czy... Bo tak się czasami zastanawiam, jak słyszę polityków u pana w programie, czy oni naprawdę wierzą w to, czego muszą bronić? Bo rozumiem, że jest jakiś tam przekaz partyjny, jakaś narracja i trudno im się przyznać, że na przykład to, co powiedział ich kumpel gdzieś tam w wywiadzie, no jest po prostu nie do obrony. No ale tak czy inaczej muszą tego bronić. I zastanawiam się, czy oni naprawdę w to wierzą, czy to jest po prostu... linia, której muszą bronić, a po programie tak naprawdę... Bardzo często nie wierzą. Oczywiście, że bardzo często nie wierzą, bo wbrew pozorom politycy nie są kompletnymi kretynami. Czasami muszą coś takiego wygadywać. No i ja kiedyś nawet powiedziałem, spytałem któregoś z ministrów, ile panu płacą. I kiedy padła suma, to powiedziałem, to stanowczo za mało, jak na te brednie, które musi pan wygadywać w naszym studiu. No bo... Bo to tak jest, on przychodzi taki biedaczyna, skądinąd inteligentny, czy tam, że sympatyczny gość i musi no, bredzić jak potłuczony. No. To przykre trochę. Zrozumcie, jaki to jest ciężki kawałek chleba. No właśnie tak mi się wydaje czasami, jak tego słucham, bo wydaje się, że czasami chcieliby już powiedzieć, że co naprawdę myślą. Takie drugie moje pytanie to tak naprawdę o pana ocenę sceny politycznej, ale to bardziej konkretnie, czy jest w tym momencie ktokolwiek w Polsce, kto z polityków, jak się panu wydaje, może rywalizować w jakikolwiek sposób zmysłem politycznym z naczelnikiem? Odmawiam odpowiedzi. Nie, już abstrahując od poglądów, absolutnie, nie? No nie, no to rzeczywiście Jarosław Kaczyński wygląda na razie na faceta, który rozdaje karty i w związku z tym, skoro to on rozdaje karty, a inni grają w tę grę, którą on każe grać. I nie widać nikogo innego, kto by powiedział, dobra dziadku,
idź do swojego Sulejówka. Mhm. Tutaj teraz my będziemy się bawili. No nie ma na razie na niego mocnych. I co oznacza, że znaczy każdy może sobie to interpretować jak chce. No, albo to jest nasze wielkie szczęście, że tak mądry człowiek nami rządzi, albo nasz wielki dramat, że taki gnom właśnie jest naszym dyktatorem. Więc państwo sobie oczywiście sami wybiorą, ale tak, ja myślę, że Kaczyński rzeczywiście przerasta resztę o głowę. No. Co ja poradzę? Jasne. I ostatnie takie pytanie, już trochę z innej beczki. Wina gruzińskie, co pan poleca, jaka jest pana opinia? Ach, wina gruzińskie. Proszę pana, ja piję takie niepijalne, to znaczy takie wina z kwewri. Kwewri to są takie wielkie dzbany gliniane, w których się, no, w których te wina się wytwarza, one są zakopane w ziemi. Aha. Mam kilku ulubionych producentów. W Krakowie można w jednym jeden importer je dystrybuuje. Mój ukochany producent, to także dlatego, że gościa znam, to Nika Bachia, pisze się Bachia. To są strasznie trudne wina, od razu mówię, nie każdemu się spodobają, ale ja Nikę kocham, to jest kompletny świr. Po drugiej butelce też nie ma trudnych win chyba, nie? Przepraszam, to Tomasz Smokowski napisał, że ty siedzisz z kolegami i chyba sześć wypili trzecie. Nie rozumiem tego wpisu, czy to jakieś, czy się chwalił, czy żalił, że zabrakło, czy to, że tak dużo było. Bo... Pytał mnie o mój rekord, właśnie wiem, ale... O, to też dobre pytanie. To ja odpowiem na to drugie pytanie o rekord. Nie wiem, czy to był rekord, ale to przeczytałem w książce. Był to wywiad świętej pamięci Edka Dwurnika, który ukazał się w formie książki, że kiedyś siedział z Mazurkiem i wypiliśmy sześć win. Otóż zdaje się, drogi w zaświatach przebywający Edku, że wypiliśmy pięć win, a później 0,7 whisky. To już jest waga ciężka. Dziękuję bardzo za telefon. Dzięki bardzo. Ja muszę powiedzieć, że o wino mam do ciebie pretensje, ten wpis. Po prostu zburzyłeś mi pewien pogląd na wino. Bo napisałeś, że Primitivo to jest w ogóle wino jak Disco Polo dla jakichś najtańszych w ogóle... Primitivo to jest w ogóle szczep. To jest w ogóle szczep. To było moje ulubione wino, a teraz jak sięgam w sklepie, to ja się chowam wstydzisz. Od razu, żeby tylko nikt nie zauważył, co ja wziąłem. Nie, to od razu jedno powiedzmy. Wino dobre to takie, które państwu smakuje. Koniec, kropka. I nie dajcie sobie wmówić przez żadnych Mazurków, że jest inaczej. I ty też, mój drogi, sobie nie daj mówić. Primitivo to jest szczep, a to jest bardzo trudne pytanie, skąd on pochodzi. Mówiono, że z Chorwacji, teraz są badania, że może jednak nie z Chorwacji. No w każdym razie on sławę zdobył na południu Włoch i pijesz wino właśnie, pijesz Primitivo właśnie stamtąd. Znany jest również w Kalifornii, tylko pod nazwą Zinfandel. Mhm. Natomiast ten szczep, no on w Polsce... To są straszne wina. Gęste, mocno ekstraktyczne, z taką pseudobeczką, bo to nawet nie jest prawdziwa beczka. No to jest kompletnie nie mój styl. No to jest naprawdę Disco Polo. No to jest Zenek Martyniuk, którego oczywiście chciałbym niniejszym pozdrowić. Ale to jest, no to są... Znaczy, o tyle jest mi lżej, że ja na weselach tańczę do Zenka Martyniuka, więc jakby jak się napiję wina Primitivo i potem zatańczę do Zenka, to się poczuję jak w domu. Krzysztofie, promujemy tutaj wodę. A też rozumiem, że Amarone to już będzie okej. Okay. Amarone, ale właśnie to też zależy, jakie Amarone i do czego. Dobrze. Bo nie da się powiedzieć, bo to jest tak, przepraszam, czy lubisz blondynki czy brunetki? Mamusie czy tatusia? No, czasami są piękne brunetki, a czasami piękne blondynki. No, musi mieć swoje lata, musi mieć swoje roczniki i też musi kosztować. Mhm. Jak ktoś okazyjnie kupi Amarone za 50 zł, to nie jest okazja, to jest ściema. Mhm. No dobrze. W każdym razie na dzisiaj wieczór to ja i tak tu, jak pokażcie mi z mojej kamery, tutaj, tu jest, tu, o kocim. Nasz sponsor. Okocim nasz sponsor to jest, oczywiście. Nie pijemy żadnego okocina. To jest plan na wieczór. Mamy kolejnego widza. Halo? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pan Radosław z tej strony. Czy przewidziany jest dzisiaj hejt? Prosimy mocno. No, zobaczymy zaraz. Czyli nie. Panie Robercie, mam takie pytanie na początek. Gdy pan prowadzi swój program, z kim pan woli rozmawiać? Z tymi rządzącymi, co opowiadają swoje kłamstwa i bzdury, czy... z płaczącą opozycją?
Wie pan, co to zależy, bo to nie da się powiedzieć, że z opozycją albo ze rządzącymi. I tu znajdą się fajni ludzie. I z fajnymi lubię rozmawiać. Z dowcipnymi, takimi, którzy mają jakiś dystans do siebie. Z nimi się fajnie gada. Rozumiem. A dlaczego tak jest, że gdy na przykład już do RMF FM zdecyduje się na przykład przyjść pan Jarosław Kaczyński, to nie rozmawia z nim pan, ani pan Zaborski, tylko zaprzyjaźniony z TVP Info, pan Ziemiec? Nie, bo to nie zależy od RMF-u, ani od nikogo innego. To zależy tylko od tego, że Krzysztof sobie takiego gościa zdołał zaprosić. A ty nigdy nie zdołałeś? A ja nigdy nie zdołałem. Porażka zawodowa. No porażka, tak, całkowicie zawodowa. Czyli klaska. Od drugiej ligi jesteś ty, a jak chodzi o ekstraklasę, wtedy wchodzi Krzysztof Ziemiec. Widocznie tak już musi być. A ciekawie Polonia Warszawa ciągle. Ja cię bardzo, bardzo przepraszam, naprawdę, proszę Państwa, hate stop. Hate Polonia stop. Warszawa. Polonia Warszawa to nie jest druga liga, mój drogi, no, tylko trzecia druga, właśnie. Tak. A może być i gorzej niestety, więc no cóż zrobić. Przepraszam, przerwaliśmy panu. Tak, mam jeszcze pytanie, czy w ciągu ostatnich 5 lat, odkąd PiS przejął władzę, czy pan dostał propozycję pracy w TVP Info? Nie, i chyba mnie to nie dziwi. Aha, rozumiem. A co pan sądzi o takich dziennikarzach typu Szczekacze, jak pan Klarenbach czy pan Rachoń? Wie pan, wolałbym, żeby pan nie używał tego rodzaju sformułowań, bo ja na przykład teraz nie odpowiem na to pytanie, dlatego że jeżeli pan mówi, co sądzę o szczekaczach, takich jak Klarenbach czy Rachoń, to ja nie mogę nic odpowiedzieć. To są dziennikarze. Ja mam swoją ocenę krytyczną tego, co oni robią, ale nie zgadzam się na obrażanie ich w ten sposób. Okej, rozumiem, tylko że znaczy, jeżeli chodzi akurat o tych dziennikarzy, to ja nie kojarzę ich przedstawiania świata takim, jakim jest, jak przez ostatnie 5 lat, ale na przykład są dziennikarze w TVP Info, typu na przykład pani Holecka, która była przed tą władzą i ona świetnie zmienia swoją narrację w zależności od tego, kto jest jej szefem. Tak, proszę pana, a czego pan ode mnie teraz oczekuje, że zajmę się razem z panem, nie wiem, obrażaniem dziennikarzy TVP Info? Nie chodzi o obrażanie, tylko chciałem po prostu poznać opinię, moim zdaniem, obiektywnego dziennikarza na temat takich. Podkreślam, nie jestem obiektywny, a sformułowanie opinia obiektywnego dziennikarza jest oksymoronem. Opinia z zasady musi być subiektywna, bo no, jest opinią, prawda? Właśnie się poczułem jak pana gość w programie. Przepraszam. Moje córki, jak sobie obejrzą, to czasem rzadko oglądają na szczęście mój program, to się śmieją, mówią, o, oni mają dokładnie to samo, co my mamy cały czas, całe życie. O, tak samo z nimi rozmawiasz. Okej, dobra. To tylko już będę kończył. Tylko jest takie jedno pytanie jeszcze na koniec, luźne, bo tu wcześniej wspominaliście państwo rozmowę pana z Krzysztofem Bosakiem i chciałem zapytać, czy pan tak na poważnie próbował mu dogryźć tym, że on nie ma wyższego wykształcenia, bo czy według pana, patrząc na to, z kim pan rozmawia, to akurat wyższe wykształcenie świadczy o tym, czy ktoś jest dobrym politykiem? Nie, w najmniejszym stopniu. Ja mu nie próbowałem dogryźć, że on nie ma wyższego wykształcenia. Strasznie pan go tam maglował, musiał strasznie kombinować, co powiedzieć. No też mi go żal, naprawdę biedactwo. Zachciało mu się być prezydentem i musiał odpowiedzieć na kilka trudnych pytań. Naprawdę to klęska zupełna. Jak mógł ten Mazurek go tak wypytywać? Cały czas mu dokucza. Jak nie, że wykształcenie, to że marynarka za duża, no biedny. No, ale wie pan, ja mu marynarki nie kupowałem, więc sorry. Zresztą ostatnio widziałem, że pokazywał, że ma fajną klatę, więc może. A, to tego nie widziałem. Dziękujemy bardzo. Dzięki serdecznie. Dobra, dziękuję, pozdrawiam. Czyś mógł powiedzieć, że ma wyższe wykształcenie, jak Kwaśniewski kiedyś. Ja cię bardzo przepraszam. Zostałem oszukany, wprowadzony w błąd. Słucham. Po pierwsze, primo, miało być to siano. Po drugie. Ty naprawdę chcesz tego piwka? Wiesz, już teraz to. Teraz już nie piję ciepłego piwa. A po trzecie, wreszcie, i co najważniejsze, to miał być. A u ciebie w programie dajesz alkohol gościom? Wyłącznie. To miał być hate park. Gdzie jest hate? Jak ja cię zaczynam hejtować, mówisz hate stop. A po chwili mówisz, gdzie jest dawaj, hejt. No dawaj. Słuchaj, ale to nie jest prawdziwy hejt. Brak ci konsekwencji. Powiedz mi, pojawia się często to pytanie na czacie, czy zaprosisz Grzegorza Brauna do programu? Nie wiem, czy jest, nie znam tematu, czy jest z tym jakiś problem, czy.
Ale jaki jest problem? No właściwie? Nie wiem, no, ludzie się dopytują, czy zaprosić. Być może, nie wiem, nie przewiduję w najbliższym czasie, bo teraz są wybory prezydenckie, w których, o ile mi wiadomo, on nie kandyduje. Poza tym zdaje się, że Grzegorz Braun nie potrzebuje rozmówcy, by wygłaszać swoje tezy. Ja przy tym nie wiem, czy mistrz Joda był Żydem, a zdaje się, że on jest, my jesteśmy teraz w kondominium, jakim? Już nie pamiętam. Niemiecko-rosyjskim pod żydowskim zarządem. Grzegorz Braun jest specjalistą od tego, bo tam rozszyfrował, kto z Gwiezdnych Wojen był Żydem, a kto nie. On też twierdzi, i nie wiem właśnie, czy to jest serio, czy nie do końca, że centralny port komunikacyjny powstaje po to, żeby tam schron dla Żydów zbudować. I powiem ci szczerze, miałbym pewien kłopot, czy traktować Grzegorza Brauna serio, czy też tak, jak na to zasługuje. Mhm. Dobrze, mamy kolejnego widza. Halo? Halo, halo, słychać mnie? Dzień dobry. Widać. Słychać. Widać, słychać. Słyszymy się, tak. Bartek z Alborgu, Dani. Ja szybkie trzy sprawy. Najpierw o panu Bosaku, potem o winie, a na końcu też tam jeszcze o panu Mazurku. To może... No, skoro pan tak jeździ po panie Krzysztofie Bosaku, no trochę mnie to dziwi, bo ma pan koszulę jak Polak, który chodzi boso cały czas. Tak. No jest to trochę dziwne, że pan jeździ po Bosaku, a sam pan ma koszulę jak pan Cejrowski. to tak, a druga sprawa z tym winem, to no ja mam 19 lat i na razie z winem mamy takie cztery kategorie z chłopakami. Cena, smak, litraż, woltaż. I smak mimo wszystko na razie się najmniej liczy. Więc ja chciałbym zapytać, kiedy zawsze się liczy ten smak? No nie... do obiadu sobie kiedyś winko odchodzę. W jakim wieku to przychodzi? Nie wiem, proszę pana, kiedy panu tak przyjdzie. Mogę powiedzieć, kiedy mnie to przyszło. Wino lubiłem... Nie pamiętam, no ale w czasach późno studenckich zacząłem pewnie jakoś pić wino, ale to było bardzo okazyjnie. Głównie piłem je w czasie podróży, ja sporo jeździłem po świecie, ale tak na serio to się zająłem nim, znaczy tak na serio zacząłem się nim interesować koło 30, czyli dość późno. No późno, późno. Dobrze, a kawę pan pija? Jeszcze raz? Nie słyszymy. Czy kawę pan pija? Czy kawę. Kawę, tak. Ale chodzi o kawę, czyli wino musujące z Katalonii, czy też kawę przez K i W? Przez K i W i M, jeszcze A. Tam po prostu. Czyli on napój z kawowca. Tak, pijem kawę jak najbardziej, bardzo lubię. Okej, no bo ja nadal jeszcze nie umiem się przekonać, ale to chyba z biegiem w takim razie. No i ostatnie pytanie. Chciałbym zapytać, jak pan się czuje z tym, że po wpisaniu Mazurek w internet najpierw wychodzi ciasto, a potem pani Beata, a pani jest dopiero na trzecim miejscu? To znakomicie się czuję, proszę pana. Uważam co prawda, że niedoreprezentowany jest jeszcze wróbel Mazurek i jest mi trochę przykro z tego powodu. No i hymn Rzeczpospolitej i w ogóle utwór muzyczny Mazurek jest też niedoreprezentowany. I jest mi trochę przykro, trochę, bo w imieniu ptactwa polnego. Chciałbym się ująć za ptactwo. Rozumiem. Dziękujemy bardzo. Super. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Powiedz mi, jaki odsetek polityków Powiedz czemu. Kupujesz czas teraz, jak niemalże jak Cymański. Tadeusz. Słuchaj, ja ci mam powiedzieć, ilu z nich to głupki? Tak. Jaki odsetek? Mniejszy niż średnia krajowa. Mhm, jednak. Tak. Czyli to powszechne przekonanie, że to politycy to idioci, dzbany? To nie. Nie, to jest nieprawdziwe. Serio mówię. Nie, nieprawdziwe. Skoro tak, to bardzo często potrafią udawać, tak? Też potrafią mówić coś, co jest absolutnie wbrew elementarnej logice, ale zgodne z interesami aktualnymi. To raz, a dwa, stres czasami, wiesz, jakiś dziennikarz nieprzyjemny ich tam jakimś prądem. A wolisz tą nową falę czy starą falę? Nowa fala, tak, ci ludzie z Nowoczesnej, prawda? Tak dość agresywnie weszli w świat mediów także. Spójrz na mnie. Ile ja mogę mieć lat? Ja wiem, tak długo ludzie nie żyją. No więc nie, starą 80? Chciałbym. Starą falę, starą, zdecydowanie. Tak. Oni są bystrzejsi. Być może ci młodzi po prostu kiedyś będą mądrzy, ale na razie no, sporo się jeszcze muszą nauczyć. Są dowcipniejsi, są bystrzejsi.
fajnie się z nimi gada. Mhm. No tak, tak. Ale wiesz, z drugiej strony ktoś może powiedzieć, no czegoż można się było spodziewać po starym dziadu, bo z takim starym dziadu, jakim jest Mazurek. No, no wiesz, no często starsi ludzie na przykład sobie młode partnerki znajdują, żeby było ciekawiej, tak? Ale dlatego dzwonią do nas sami faceci, chciałem ci powiedzieć. Więc nie spodziewam się, że tutaj znajdę jakąś partnerkę, a ty zdaje się jesteś zajęty. Tak, no ale do studia czasami przychodzą młode polityczki. Do ciebie przychodzą? Nie, do ciebie. Nie. W miarę młodno. Młodszy od ciebie po prostu. Nie, nie przychodzą. Nie przychodzą. To jest w ogóle jakiś dramat z kobietami w polityce i mówię to zupełnie serio, bo jak czasami dzwonimy, to jakoś nie bardzo chcą przyjść, a poza tym, no jakby tu powiedzieć, no to nie jest łatwo znaleźć kobiety, które potrafią i chcą mówić coś ciekawego. Poza tym ja mam tak. Zabrzmiałeś jak Janusz Korwin-Mikke trochę. Nie, to nie dlatego, że kobiety w ogóle takie są, tylko dlatego, że w polskiej polityce bardzo trudno o takie kobiety z wielu powodów. Także dlatego, że być może one są w swoich partiach ograniczane, że im się nie daje miejsca, że im się nie pozwala zabłysnąć. Mhm. Więc to nie jest tak, że kobiety się do polityki nie nadają. Ja cię bardzo przepraszam. Ja sam głosowałem zresztą parę razy, no parę, na kobiety. Sprawdziłeś, czy było dwa razy, tak? Przynajmniej. Nie, dzwoni do mnie mój jutrzejszy gość. Śmiało, możesz teraz z nim porozmawiać. Tak, i ja to zrobię, bo to jest Łukasz Szumowski. Dzień dobry, panie ministrze. Ja chcę panu powiedzieć, że jest pan na żywo teraz w programie Hate Park. Nie widziałem, jaki pan zrobił 16 Challenge, ale ja z panem chętnie porozmawiam, bo ja naprawdę jestem teraz na żywo, szanowny panie ministrze. Proszę, panie ministrze, jeszcze żyję. Wie pan, co to jest internet? Tak, internet. Taki budynek, tam budynek, mieszkają ludzie, którzy chodzą do szkoły. To poprosi któregoś z synów, żeby znalazł panu kanał sportowy i tam mnie pan sobie obejrzy. A o programie porozmawiam z panem, jak wyjdę, dobrze? Bo naprawdę ta rozmowa... Tak, panie ministrze, pozdrawiam. A to jest nic, bo kiedyś moim gościem był major, czyli major Frydrych, twórca pomarańczowej alternatywy. No i najpierw jest rozmowa na żywo w RMF-ie, wiecie, jest duża spina, wielkie radio, takie tam. Do niego dzwoni telefon. Ja mówię, ja tak bardzo leniwie, tak jakoś tam kombinuję, scrolluję, próbuję to jakoś wyciszyć. No dobra, udaje mu się. Nie mogę rozmawiać teraz, powiedział, dobrze, i się rozłączył. Po czym przechodzimy do części internetowej, dzwoni telefon, a on wtedy odebrał i odbył sobie właśnie taką pogawędkę, jak ja teraz z ministrem Łukaszem Szumowskim. No właśnie. Mam wrażenie, że nie zrobiłeś dobrego wejścia pod jutrzejszy program. Znaczy, że jakby ktoś tak ze mną porozmawiał i teraz rozumiem, chcesz oddzwonić do niego po godzinie 23. Nie wiem, czy ten gość się na pewno stawi jutro o 8. Stawi się, to będzie u niego w pracy, więc stawi się do pracy. Aha, no dobrze. Tak. A nie masz czasami takich myśli, że... Czasami mam myśli, naprawdę. Ale tak. Raz u mnie zdiagnozowano. Zdiagnozowano, tak? Miałem myśl. Ale miałeś elektrody poprzypinane i tak sprawdzano, czy coś tam tak zaświeci, tak? Tak, i miałem myśl. A miałeś taką myśl, że... Tak i nie. Coraz trudniej będzie ci zapraszać gości, jeśli nie zmienisz swojego stylu? Będzie mi coraz trudniej, bo będę coraz starszy i nie będę już pamiętał, o co chciałem spytać. Nie, wiesz co? Chyba nie, dlatego że politycy doskonale rozumieją, na czym polega ta gra. Mhm. Oni przychodzą do dużego radia, to raz. A dwa, w gruncie rzeczy, ze mną jak z dzieckiem, zawsze się można dogadać. Idealny rozmówca to wcale nie taki, którego ja dojadę i zamorduję. Absolutnie nie. Ja takich rozmów, wiem, że w to nie uwierzysz, ale ja wcale takich rozmów nie chcę. Ani w gazecie, ani w radiu. Idealny rozmówca to jest ktoś, kto ma dystans do siebie, kto nie obrazi się na trudne pytanie, ale potrafi na nie odpowiedzieć, ale też ktoś, kto wie, po co przychodzi do radia albo udziela wywiadów w prasie. Znaczy ma to jedno czy dwa zdania, na których mu zależy, żeby je powiedzieć. Mało tego, ja bym poszedł na taką ustawkę. Jakby przychodzi do mnie gość i mówi, wie pan, co mam do pana newsa, chcę to panu sprzedać, to ja w to wchodzę. Mhm.
Oczywiście, bo to jest i w jego, i w moim interesie, żeby on to powiedział przecież. I nie ma w tym nic nieuczciwego, bo ja mu pozwolę to powiedzieć, ale to nie oznacza, że będę słuchał go wtedy i przyklaskiwał i tyle. Ale dwa razy już coś takiego dzisiaj powiedziałeś, że twoją siłą poniekąd jest to, jest siła RMF-u. Że oni nie przychodzą do ciebie, tylko przychodzą do takiego radia. No to może Robert Mazurek nie jest wcale taki dobry, bo jakby go wrzucić do radia Wnet, to by tak nagle się okazało, że on nie ma z kim rozmawiać. A kto mówił, że Mazurek jest dobry? Ja. A, no to może w takim razie Stanowski wcale nie jest taki dobry, skoro się myli. A kto mówił, że jest dobry? Nikt. No właśnie. Nikt nie mówił, że Stanowski jest dobry. Myślałem, że powiesz, że ty chociaż by było jakoś uprzejmie. Jak robiłeś ze mną wywiad, to byłeś grzeczniejszy. Taki milszy byłeś, jak się wydaje ci się, byłeś wtedy po prostu nietrzeźwy. Rozumiem, no bardzo prawdopodobne. Mamy kolejnego widza, halo? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. To pan minister Szymowski. Z tej strony Gierałtowic. Jeszcze raz. Panie Robercie, Rafał z Gierałtowic. Witam. Panie Robercie, jest pan równym gościem, lubię pana felietony, ale no jest to Hyde Park, także wypadałoby coś sejtować. Mam takie dwie rzeczy na myśli, za które chciałbym pana sejtować. Rok temu marszałek Senatu Karczewski wybrał się w podróż na Białoruś. Kiedy wrócił, powiedział jakieś takie zdanie, że o Łukaszence, że jest to ciepły gość. Został za to zhejtowany z góry na dół. Pan do tego hejtu się przyłączył i mam wrażenie, nie, nie przyłączyłem się do tego hejtu akurat. Proszę? Nie, nie przyłączyłem się jakoś do tego hejtu. Pytałem go o to, ale nie przyłączałem się do tego. Ale przez to właśnie, że pytał pan tylko o to, a nie o inne kwestie, które merytoryczne, które mogły w czasie tego spotkania wyniknąć. Mam wrażenie, że przez to politycy teraz się boją tej Białorusi, podróżowania na tą Białoruś, a jest to bardzo ważny kraj z naszej perspektywy. No, nie wiem, może się pan do tego odniesie, a jeśli nie, to po prostu chciałem pana za to hejtować. No ale to słaby ten hejt, jakoś mocniej, no naprawdę. No, a może jakieś wulgaryzmy? Nie, bo YouTube nie, będzie nam ciągle zasięgi. Wystarczy, już ty użyłeś jednego. Hejtować konkretnie, także. A nie, to nie może, bo YouTube... Może jest mocniejszy drugi hejt, to pana koszula. No nie da się na nią patrzeć, naprawdę. ale rzeczywiście, że się da. A skąd zamiłowanie do brzydkich koszul u ciebie? No właśnie z tego, co powiedziałeś na początku, z takiego trollowania, wiesz? Znaczy przecież, jeżeli państwo naprawdę myślą... A nie chciałbyś nigdy wyglądać ładnie? Elegancko? Myślę, że z tą gębą to jest wykonalne. Ale jakoś próbować zagrać strojem. Zagrać strojem. Żeby odciągnąć uwagę. Taką maskę. Odciągnąć uwagę. To ja właśnie odciągam uwagę. Nikt się nie patrzy na ryj, tylko wszyscy patrzą na koszulę. No jest właśnie jakaś to, jest to, prawda? Tak, jest to jakaś myśl. Nie, i wtedy myślę sobie, ten Mazurek, on byłby całkiem fajny, gdyby nie te koszule. A gdyby miał w ładnej koszuli, to bym mówili, koszulę ma fajne, ale co za morda. Czyli to jest kamuflaż, no dobrze. Tak, widzisz... Trzeba odciąć, bo to jest tak, ja na przykład, proszę państwa, kupiłem sobie mieszkanie w starej kamienicy i tam mam taką zjawiskową w łazience rurę. To taką, no taka rośnie sobie nie wiadomo jak. No i tak wszyscy się zastanawiali, może karton gipsem ją przykryć, czy czymś tam jakoś tam obudować. Ja mówię, nie, czego nie można zakryć, to trzeba wyeksponować. I wtedy wszyscy mówią, wow, jak to kapitalnie i oryginalnie wygląda. Specjalnie tak zrobiłeś? Nie specjalnie, taka już tu była, no ale... Uh-huh. A koszule, proszę państwa, tak, są obciachowe zupełnie. I oczywiście, że ja, co wy myślicie, że ja tego nie wiem? No oczywiście, że wiem. Uwielbiam takie koszule. Pytanie jakieś było, prawda? Tylko ześlizgnęliśmy się trochę z niego. Przepraszam, tak. Jakie to było pytanie? A już nie ma, pamiętasz? A. Czego się spodziewasz, że gość w moim wieku, będzie pamiętał niczego pytania? Niczego się po tobie nie spodziewam, no. Dlatego cię przypominam. Łukaszenko. Nie znam człowieka. Byłem kiedyś zatrzymany na Białorusi, proszę państwa, właśnie pod domem Łukaszenki, serio. To było jedno z zabawniejszych zatrzymań. Ja tam pojechałem do miejscowości Szkłów. Tam był Łukaszenko dyrektorem kołchozu, zanim został prezydentem. Tam pod tym Szkłowem jest dom, tam mnie zatrzymano, a wcześniej byłem w samym Szkłowie. Co to było za nieprawdopodobne miejsce? Przyjechałem tam sobie rano do Szkłowa. Spodoba ci się, bo będzie alkoholu. Przyjechałem sobie tam rano, myślę sobie, jestem głodny, czas zjeść śniadanie. O, jest knajpa otwarta. Wchodzę sobie do knajpy i mówię, co tu można zjeść? Bo to jest jedyna knajpa, a jest czynna rano, no to coś można zjeść, cokolwiek. No nie mam złudzeń, że jakiś wiele dań, ale cokolwiek. Nic.
Jak to nic? Literalnie nic nie można zjeść. Aha. A w takim razie to może jakieś ciastka bym sobie kupił i herbatę. Nie ma ciastek. Nic, żadnych ciastek? Nie, żadnych. To herbatę poproszę. Herbaty też nie ma. To co jest? Wódka jest. Herbatę mi pani zrobiła. Tak z litości, że przyjechał niepełnosprawny, czyli cudzoziemiec. Ale ja zaobserwowałem, jak wchodzą dżentelmeni. Słuchajcie, przychodzą ludzie przed pracą. W trójkę biorą pół litra, rozlewają sobie. Chlup, chlup, chlup. Jedną pomarańcz, bo koniecznie trzeba z zagrychą. Więc dzielą tą pomarańcz na trzy. Zostawiają ją spokojnie, nie dotykają, bo nie na owoce tam przyszli przecież. I już. Wypili i poszli. Albo wchodzi sobie gość. Słowo honoru. Bierze taki stakanek wódki i konfieta, czyli cukierka czekoladowego. Bierze tego cukierka, wącha, nie zjada, po czym wypija 200 ml i idzie sobie do roboty. No po prostu to jest kraj. Ty tak nigdy nie zrobiłeś? Żebym dużo Polaków tak robi przed pracą. Żebym popijał. Małpka jakaś. Nie, wiesz co, no nie, no o dziwo nie. Nie chodzę do pracy pijany. Jednak nie. Jednak nie. Ja wiem, że widzisz, ja tak wyglądam zawsze. Ja dzisiaj nic nie piłem, wyobraź sobie, a już wyglądam. Czat ma inne podejrzenia, powiem ci. Jak czytam, co ludzie sądzą po twoich niektórych tutaj przedstawieniach, to mają wrażenie, nic. Że jednak dla kurażu coś tam sobie strzeliłeś. I mogło być to nawet primitivo pod Zenka Martyniuka. Piłem dzisiaj, mój drogi, patrzę jakie płyny, kawy dużo dzisiaj piłem, bo byłem nieprzytomny rano. Herbaty się napiłem i to wszystko. I to wszystko. I wodę. To słabo, no, to słabo. Mamy kolejnego widza. Tak, halo. Witam serdecznie. Z tej strony Michał z Wadowic. Cześć Michał. Pozdrawiamy. Mam pytanie do pana Roberta. Panie Robercie, mam pytanie, czy zwrócił pan uwagę, że nie ma lepszego rozmówcy niż były polityk? Na przykład Adam Hoffman, prawda? Bo on już nic nie musi. Tak, tak, tak. Oczywiście, że tak. Były polityk już nic nie musi. Nie musi powtarzać głupot i nagle się okazuje, że jest dowcipny, że jest całkiem fajny, że przytomny jest. Zgadzam się. Zwróciłem uwagę, że pan często zaprasza pana Adama Hoffmana i tak jak obserwowałem działalność pana Hoffmana w polityce, kiedy jeszcze był rzecznikiem PiS, taki był sztywny, no, można powiedzieć nieśmieszny, bez dystansu, a teraz taki fajny, uśmiechnięty, zadowolony z życia. Widzi pan? Ten sam człowiek. To jest dowód na to, co fatalnego robi polityka z ludźmi, a niektórzy się nią tak strasznie ekscytują. Dokładnie. Jeszcze mam drugie pytanie odnośnie sposobu prowadzenia rozmów ogólnie przez dziennikarzy, bo zwróciłem uwagę, że są tak naprawdę dwa warsztaty. Jeden warsztat mówi, zadaj pytanie i posłuchaj, co gość ma do powiedzenia, a drugi warsztat mówi, żeby prowadzić dialog. Tylko problem jest wtedy, kiedy dialog zamienia się w zasadzie w przerywanie gościowi, bo zadaje na przykład się pytanie, co pan sądzi o takiej sprawie i gdy gość zaczyna mówić drugie słowo, przerywa mu się, a nie, pan nie ma racji, bo pan jest, powiedzmy wtedy, zagłuszanie się nawzajem. I pan chce mi powiedzieć, że jestem ten drugi. No, mam nadzieję. W zasadzie zależy od gościa, którego pan zaprosi. Jeżeli zaprosi pan gościa, który w zasadzie mówi coś do rzeczy, to pan mu nie przerywa. Ale jak mówi od rzeczy, no to różnie z tym jest. No tak, ale jak mówi od rzeczy, to właściwie sam pan rozumie, że to szkoda czasu na słuchanie bzdur. No tak, no, mówienie przekazem dnia przez większość polityków, którzy wygłaszają orędzia do narodu. To mnie doprowadza do furii. Przekazy dnia doprowadzają mnie do absolutnie szewskiej pasji, naprawdę. Bardzo źle na to reaguję. Ale przecież zawsze wiesz przez programem, kto ci coś powie, widzowie, już tak naprawdę. Z tego co widzę. Jeszcze raz, przepraszam? Mówię, że podobnie jak widzowie, którzy mają przyjemność oglądać różne programy publicystyczne, gdzie tak naprawdę no, wygłaszane są orędzia do narodów, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, ale to już jest inny temat. Dziękujemy bardzo. Dzięki serdeczne. No myślę, że pierwsza szkoła to jest szkoła bycia podstawką pod mikrofon, jak to się mówi, tak? A druga szkoła w takiej najbardziej skrajnej wersji to jest Monika Olejnik, która jest na końcu skali, prawda? Która jak już kogoś sobie upatrzy, że on nie ma prawa powiedzieć tego, co chce powiedzieć, to nie jest zgodne z tym, co ona chce usłyszeć, to ona tego nie dopuści po prostu. To ty powiedziałeś. Ja powiedziałem, a ty możesz skomentować. Bardzo lubię Monikę Olejnik prywatnie. Mhm. To chciałem powiedzieć. Rozumiem, dobrze.
Czekamy na wasze telefony. Powiedz mi taką rzecz. Najbardziej inteligentny polityk. Jarosław Kaczyński. A z tych, którzy do ciebie przychodzą? A nie, to jest paru naprawdę inteligentnych. I to w różnych partiach, wiesz. Naprawdę. A jakbyś miał po jednym z każdej partii wymienić lidera intelektu? Nie wymienię lidera intelektu, ale mogę wymienić po jednym z każdej partii, nawet po wielu. Dobrze, z PiSu, to powiem tak, żeby się nie spodobało wam, drodzy widzowie. Piotr Gliński jest inteligentny, na przykład. Ja wiem, że i w ogóle jest sympatyczny, choć robi wszystko, absolutnie wszystko, żeby nikt to nie uwierzył i myślę, że mu się udaje. Ale ja jestem twarda sztuka i nie, ja się tak łatwo nie dam. On jest całkiem inteligentny, naprawdę. Bardzo inteligentny zupełnie z PiSu jest, bardzo inteligentny jest na przykład Zdzisław Krasnodębski. Bardzo go lubię słuchać. Czy, no, to banał, ale Ryszard Legutko. Z Platformy mój sąsiad. Poniekąd Tomasz Siemoniak. Bardzo inteligentny jest Grzegorz Schetyna, naprawdę jest inteligentny. Bardzo też lubię rozmawiać, wiem, że mało kto go to podejrzewa, ale inteligentny i dowcipny jest Sławomir Neumann. Na przykład, czekaj, jakie są jeszcze partie? Jest PSL. Władysław Kosiniak-Kamysz jest inteligentnym człowiekiem i oczytanym. Bardzo inteligentny jest Władysław Teofil Bartoszewski z PSL-u. Ja resztę słabiej znam, naprawdę. I to nie jest jakaś ucieczka. Jest Konfederacja. Tam też są inteligentni ludzie, tylko ja ich po prostu, tylko ja ich gorzej znam. No. A JKM? On jest bardzo inteligentny oczywiście, natomiast no to jest... Oj, wiesz co, nie chcę mi się o nim gadać, bo zaraz pewnie tu się posypią komentarze. To jest najłatwiej. Ja wiem, tobie na tym zależy, ale powiem ci szczerze, Korwin jest facetem, którego nie można traktować poważnie. Dlatego, że jeśli by traktować go serio, to on mówi rzeczy absolutnie skandaliczne i haniebne. Człowiek, który naigrywa się z niepełnosprawnych, w zasadzie wyklucza się z takiej kategorii ludzi cywilizowanych. Jeśli on naprawdę chce się w to bawić, jeśli on uważa, że zabawne jest mówienie, że kobiety to debilki, a niepełnosprawni powinni siedzieć gdzieś tam w końcu, no to proszę bardzo, to niech sobie to mówi i na pewno znajdzie mnóstwo osób, które są tym zachwycone i w dodatku twierdzą, że on wcale nie miał na myśli tego, co powiedział. Ja uważam, że kobiety nie są debilkami. Mam w domu kilka kobiet i zdecydowanie żadna z nich nie jest głupsza ode mnie. Choć niektóre są młodsze. Wszystkie są młodsze właściwie. To raz, a dwa, no wiesz, a gdyby moje dziecko było niepełnosprawne, to co? To miałbym przestać je szanować, przestać je kochać, przestać je traktować na równi z innymi dziećmi? No ludzie, no puknijcie się. Naprawdę uważacie, że to jest fajne? On swoją inteligencję używa czasami w zły sposób. Tak, on jej używa w złej sprawie nawet. I tego nie szanuję. Znaczy, jeżeli on to robi serio, a wydaje mi się, że skoro jest inteligentny, to powinien już to wiedzieć, no to robi złe rzeczy. No chyba, że jest po prostu charakteropatą. No. Mamy kolejnego widza. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie, żebym cokolwiek usłyszał. Ale... Ja również nie. Możemy jeszcze raz? Halo? Tak, tu tak. Warszawa. Słyszymy się, tak. Proszę mówić. Dzień dobry. Michał z Warszawy dzwoni. Mam do pana Roberta kilka pytań, które sobie przygotowałem. W ogóle dowiedziawszy się o tym, że pan Robert dzisiaj wystąpi w państwa programie, pomyślałem sobie, że to egzotyczny gość, który na pewno przyjdzie w egzotycznej koszuli i się nie pomyliłem. Natomiast chciałem przede wszystkim zapytać o taką kwestię, czy miał pan kiedykolwiek propozycje od partii politycznych, żeby na przykład pozytywnie przedstawiać ich kandydatów albo gości? Oraz od razu dodam, czy na przykład miał pan propozycję, żeby w ogóle dołączyć do którejś z partii politycznych, ponieważ no, są znane takie przypadki, gdzie dziennikarze zamieniali mikrofon na
na biuro polityczne. To po kolei. Nie, to dobrze. To ja już odpowiem na to później pan. Wie pan co, musiałbym na głowę upaść. Ale czy propozycje miałeś? Nie, ja miałem. Ja miałem. A ja nie. Z partii Kukiza miałem propozycję, ale to w ostatniej chwili. Last minute, ktoś musiał się im wysypać. A ja, nie, ja kiedyś sobie zażartowałem, powiedziałem pewnej bardzo ważnej pani polityk, bardzo ważnej, że chciałbym kandydować z Radomia z list ich partii. I ona tak mówi, cholera, my tam kogoś mamy, ale nie, ale miejsce zrobimy, ale nie mogę ci gwarantować, że tam że będziesz jedynka. Pierwszy. Tak. I ja wtedy pomyślałem, że może ja już nie będę żartował. Musiałbym naprawdę na głowę upaść, ludzie. Dobrze, drugie pytanie. Tak, rozmawialiście panowie kilkanaście albo kilkadziesiąt minut temu na temat dziennikarzy i chciałem odnieść się do pana Krzysztofa Ziemca, który również pracuje w tej samej stacji w RMF-ie. Wiem, że odpowiedział pan już na pytanie, że to Krzysztof Ziemiec sam dobiera sobie tych najważniejszych w państwie, nazwijmy to, rozmówców. Natomiast ciekawi mnie to, bo na pewno znacie się panowie i zastanawiam się, czy pana zdaniem Krzysztof Ziemiec wierzy w to, co firmuje TVP, czy to jest raczej człowiek, który jest skupiony na swojej pracy i w ogóle odcina się od tego, co ma do przekazania? Lepiej byłoby, gdyby pytanie o to, w co wierzy Krzysztof Ziemiec, zadał pan Krzysztofowi Ziemcowi, naprawdę. Nie wiem, w co wierzy Krzysztof Ziemiec i nie wiem, w co nie wierzy. I tak samo nie wiem, w co wierzy... No, każdy inny. Nie wiem, w co wierzy Krzysztof Stanowski, w co nie wierzy. To naprawdę, no, jak ja mogłem odpowiedzieć na takie pytanie? Dobrze, to w takim razie, skoro jesteśmy na kanale sportowym, to chętnie jeszcze zapytam o to, które dyscypliny sportowe pana interesują? Bo prawdę mówiąc, nie za bardzo orientuję się, czy pan w ogóle interesuje się sportem. Pływanie synchroniczne. Regularnie pańskie audycje i nie znalazłem takiej informacji poza Polonią Warszawa. Pływanie synchroniczne oczywiście oraz szachy korespondencyjne. Ale tak rzeczywiście ogląda pan jakieś dyscypliny, kiedy... Są one w trakcie rozgrywek? Tak, jak najbardziej. Oglądam, proszę pana, piłkę nożną. Oglądam piłkę ręczną. Kiedyś grałem w piłkę ręczną. Może nie jakoś zawodowo zdecydowanie, ani nawet półzawodowo, tylko zupełnie jako taki młodziak, ale grałem. Nie, ja naprawdę, ja oglądam sport. Oczywiście nie można tego mówić tutaj, dlatego że tutaj siedzą sami zawodowcy i on mnie zaraz spyta, kto był na 14 miejscu w drugiej lidze w sezonie 69-70? Zwłaszcza, że mam komputer. No właśnie, a ja nie mam zielonego pojęcia i się zaraz zbłaźnię, więc oczywiście, więc lepiej byłoby powiedzieć, że nie, ale oczywiście, że oglądam sport. Oglądam Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, oglądam duże imprezy lekkoatletyczne. Ja to naprawdę lubię, serio. Okay, dziękuję bardzo. Jeszcze mam takie pytanie dotyczące tego, co się wydarzyło kilkanaście minut temu, co było bardzo interesujące, mianowicie telefonu z pana ministra Szumowskiego. Jak zazwyczaj wyglądają takie rozmowy dzień przed programem? Czy panowie, nie ma czy pana goście jakoś próbują pana nastawić albo przestrzec, albo jeszcze jakoś inaczej? Jak takie rozmowy próbują wyglądają nastawić kręgosłup. Szczególnie tak ważnymi? Nie. Wie pan co? Nie ma zwykle takich sytuacji, żeby goście do mnie dzwonili dzień wcześniej. Dlatego odebrałem właśnie, bo pomyślałem, że może coś się wydarzyło, a wolałbym zapobiec na przykład katastrofie w postaci takiej, że gość mi... No tak, że gość mi mówi sorry, ale nie będę mógł przyjść. Więc zwykle nie ma. Michał Dworczyk dość często dzwoni wieczorami, żeby spytać, o co będzie pytany, ale to nie wynika z tego, że on chce mnie nastawić, żebym mu jakieś miłe pytania zadał, tylko on wie dobrze, że czasami zadaje mu konkretne pytanie. No na przykład, nie wiem, co rząd postanowi w jakiejś sprawie. On nie musi tego wszystkiego wiedzieć. Jak mu zadam to pytanie, to on się dopyta i będzie wiedział i to jest zysk. No, dla państwa, jako dla słuchaczy i dla mnie. No, lepiej, żeby polityk wiedział, niż nie wiedział. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Nie ma już słuchacza z nami. To może ja zadam jakieś pytanie. Nie, ty już mi zadawałeś pytania i były niesympatyczne zawsze. Zawsze mi szpilki wbijałeś. Muszę ci powiedzieć, że to, co powiedziałeś o byłych politykach, ludzie będą rozczarowani, wiesz, że nie jest śmiesznie.
Czy mógłbyś zrobić jakąś śmieszną minę? Ale jest śmiesznie, na czacie się śmieją z ciebie bardzo, wiesz, jest śmiesznie. Słuchaj, to co powiedziałeś o politykach, byłych politykach, że są takimi miłymi ludźmi, to działa w sporcie, bo nie ma, ja kiedyś napisałem, że nie ma na świecie milszej osoby niż były trener, niż bezrobotny trener. To po prostu wszystkie urazy idą w zapomnienie i każdy taki człowiek odbiera telefon i bardzo chętnie rozmawia. Prawdopodobnie jest to to samo, co w polityce. A są dobrzy polscy trenerzy? Oczywiście, że tak. Tacy naprawdę dobrzy? Bardzo dobrzy. A kto? Są dobrzy trenerzy. A kto? Na przykład Czesław Michniewicz jest bardzo dobrym trenerem, uważam. Ale Michał Probierz jest bardzo dobrym trenerem. Jest wielu dobrych trenerów. Pytam, bo nie wiem, bo się chcę dowiedzieć. To już... W jakimś Hyde Parku z 3 tygodnie temu był taki długi telefon. Chyba ja tłumaczyłem, dlaczego oni nie pracują za granicą. To jest bardzo złożona sprawa i chyba nie chcę jej opowiadać. Ja sobie odsłucham. Ale są dobrzy polscy trenerzy, to ci gwarantuję. Natomiast chciałem przejść tak powoli do sportu, chociaż do polityki jeszcze wrócimy. O, bardzo dobrze, że po co Polonii Warszawa ciągle to... Żebranie o nowy stadion. Przecież Polonia Warszawa jedyne, co ma dobrego, to stadion. Nic poza stadionem w tym klubie się nie zgadza. Ja myślę, że cały problem z Polonią Warszawa polega właśnie na tym, że tam nic się nie zgadza. I śmiem twierdzić, że to nie tyle Polonii jest potrzebny nowy stadion, tylko tym wszystkim dżentelmenom, którzy wokół Polonii i na Polonii chcieliby zrobić interes. Przecież oni, jak będą mieli nowy stadion i zobaczą, że to wcale nie zadziałało, to będą mówili, że coś innego jednak trzeba. Tak. Tak, to prawda. To znaczy ten stadion, który jest, można byłoby wyremontować i byłby sobie i już. On jest całkiem spoko. Wiele klubów dzisiaj w pierwszej lidze chciałoby taki mieć. Słuchaj, ja ci coś powiem. On jest jaki jest. On nie jest spoko, ale w gruncie rzeczy to jest najmniejszy problem w tej chwili Polonii. To jest i stadion. Mhm. Naprawdę, to jest najmniejszy problem. Ja wiem, że być może kibice Polonii będą mnie teraz... hejtować, bo powinienem powiedzieć, że władze Warszawy powinni dać worek pieniędzy i wtedy będzie dobrze. Nie, nie będzie dobrze. Jakby Polonia Warszawa dzisiaj dostała worek pieniędzy... To by go jutro nie było. Tak. To właśnie chciałem to powiedzieć. I nic by się nie zmieniło. Żaden piłkarz nie dostałby pensji, żaden trener, nic. A wiesz, że oni mają nowego właściciela od tygodnia? No i oby to znaczyło cokolwiek dobrego. No, co ja mam ci powiedzieć? Polonia Warszawa jest w ogóle taką Polską w pigułce, wiesz, gdzie wszyscy próbują na wszystkim, co się da, kręcić lody. Samą Polonię mają głęboko w trąbie. A wiesz, że to porównanie podoba, bo... Niektóre osoby ze względu na fizjonomię na przykład mogę przypasować do pewnych partii politycznych, które kręcą się wokół Polonii, prawda? Na przykład zobacz, Jerzy Engel idealnie by pasował na taki PSL. Zgodzisz się? Do kogo innego bym go porównał, ale nie, ja nie chcę w to wchodzić, wiesz? Nie, bo... Znaczy tak, tam są ludzie, którzy mają usta pełne frazesów, a tak naprawdę liczą... Ale wiesz, oni nawet kraść nie umieją. To jest w ogóle, to jest proszę Państwa, jakiś poziom, to jest skala nieudacznictwa. No żeby oni chociaż dobrymi złodziejami byli, no nie wiem, to może by coś z tego było, ale gucio, nikt się jeszcze na tej Polonii nie dorobił, no. Wszyscy stracili. Wszyscy tylko myślą, że coś wyciągną, nic nie wyciągną. Ludzie, kraść też trzeba umieć, no. Mamy kolejnego widza, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Mateusz z Włoszczowy z tej strony. Cześć, Mateusz. Chciałem zapytać pana Roberta o dość poważny temat. Trudno. Mianowicie chodzi mi o śmierć pani Ewy Żarskiej. Czy według pana nie wydaje się ta sprawa podejrzana? Ponieważ ta pani przed śmiercią zajmowała się seksaferą podkarpacką, gdzie znani politycy z partii rządzącej po prostu uprawiali seks z nastoletnimi Ukrainkami. Nic mi o tym nie wiadomo. Nic kompletnie. Naprawdę nie. Nie ale wiem. Proszę pana, wie pan, bo to jest właśnie klasyka gatunku. Wy się później, wy drodzy widzowie, dziwicie, że dziennikarze to dzbany. Ja wiem, że każdy dziennikarz ma taką tendencję, żeby wypowiadać się na sprawach, o których nie ma zielonego pojęcia. I ja też często mówię więcej niż powinienem, no ale to jest sprawa... taka zero-jedynkowa. Ja nie mam
żadnej wiedzy o tym, o czym pan mówi. Ani o kulisach śmierci Ewy Żarskiej, ani o seksaferze podkarpackiej. Wiem, co pisało o niej gazety, ale wie pan, nie wierzę przesadnie gazetom, więc naprawdę nic o tym nie wiem. I proszę nie oczekiwać ode mnie, że będę z ciebie idiotę robił i wygłaszał opinie w sprawach, o których nie mam zielonego pojęcia. Okej, rozumiem. W takim razie tutaj dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. A, już się rozłączył. Chciałem ciebie zapytać, czy kpiłeś kiedyś ze stacji we Włoszczowie, że z tego przystanku? Nie, właśnie nie. Absolutnie nigdy nie kpiłem z tego, że jest przystanek we Włoszczowie. W tej miejscowości, która się nazywa Włoszczowa, nie kpiłem z tego przystanku, bo uważałem, że kpiny z tego były podszyte takim, wiesz, takim wielkomiejskim poczuciem wyższości i lepszości. My powinniśmy mieć tylko pociągi z Warszawy w takie fajne... Żeby się nie zatrzymywały w ogóle nigdzie. Tak, żeby tamten plebs nie właził, bo plebsu zionie cebulą. I proszę państwa, tylko my warszawiacy powinniśmy jeździć. Reszta chamstwa i tałataństwa niech sobie tam siedzi w domu. Niech chodzą w tych sukmanach płóciennych i nam widoku nie psują. Trochę... Sparodiowałeś może jedną z prezenterek telewizyjnych Krapychado, bo odpływowo nad morze i Polacy jej nie podpasowali. No wiesz, no co ja poradzę, że Polacy nie są aż tak fajni, żeby się podobać prezenterkom telewizyjnym. Nie, to jest ciężka choroba naprawdę wielu osób, a w Warszawie ona naprawdę osiągnęła jakieś szczyty. A ty łapiesz czasami za głowę, jak rozmawiasz z dziennikarzami, którym odbiła palma, są na początku swojej drogi? Ja mam, wiesz, ja staram się skupić na tym, żeby mnie za bardzo nie odbiła. Za bardzo, nie mówię, że w ogóle, żeby mnie za bardzo nie odbiła palma. Bo to jest dość trudne, rozumiem, żeby tak się jednak pilnować. A że innym odbija palma, nie, to jest śmieszne w gruncie rzeczy. Jakoś mnie to nie oburza, mnie to raczej śmieszy, jak dziennikarzom. Takie poczucie wyższości albo ważności, jakich dopada. Nie, to jest zabawne. Tak. Ja mam swoje zdanie na temat dziennikarzy, dość powszechnie znane. No. Mhm. Dobrze, mamy kolejnego widza. Halo? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jarosław z Pruszkowa. Cześć, Jarosław. Nareszcie jakiś Jarosław. W końcu. Panie Robercie, mam pytanie. Jak się pan czuje, jak widzi pan, że oszukuje pana polityk w czasie rozmowy? A co to znaczy oszukuje? No to właśnie, że partia jedną mu każe mówić, on próbuje jakoś manewrować i widać, że się bije w tym wszystkim. No to wie pan, jeżeli to jest tak, że rzeczywiście widzę szczerze, że on kombinuje, no to się raczej z tego śmieje. Natomiast no, jak on przy tym próbuje być jakiś taki zaczepny, to się wkurzam, to się raczej wtedy irytuje. No ale z drugiej strony, ja to rozumiem, no taka rola, taką przyjął rolę. To jest dziwne zresztą, że polscy politycy tak uprawiają politykę. To jest temat na poważniejszą dyskusję o tym, czy polityka wszędzie i musi tak głupio wyglądać, ale u nas tak wygląda. I tak nie jest najgorzej, w Rosji jest jeszcze gorzej. No. A mogę panu powiedzieć, że w sezon 69-70 14 miejsce to była Krakowia. O, bardzo panu serdecznie dziękuję. Ja, jak wiadomo, jestem kibicem Polonii Warszawa, która trzyma sztamę z Krakowią, więc jak najbardziej Krakowia tak. Poza tym jestem kibicem Pogoni Lwów, jakby kto pytał, przedwojennej. Dziękuję bardzo. O, już koniec. Myślę, za to, że szybko wyłączają gości. Tak. Nawet nie mogą się pożegnać. Powiedz mi, co sobie pomyślałeś, wiem, że nie lubisz, jak tak zaczynam pytanie, jak zobaczyłeś płaczącego kandydata na prezydenta? Pomyślałem sobie, że proszę państwa, to jest niesamowite, bo ja też się czasami wzruszam, ale rzadko udaje mi się wzruszyć z moich własnych słów. A jemu się udało. Tak dobrze mówił, że się tym, co mówił, wzruszył i się szczerze rozpłakał. Ja powiem tak, ja też siebie kocham, ale nie aż tak bardzo. A kto by był lepszym kandydatem na prezydenta? Szymon Kołownia czy Marcin Prokop? Myślę, że Krzysztof Hołowczyc. Jednak? Jednak. Dlaczego? Bo dobrze jeździ. Bo dobrze jeździ. Tak. Nie wiem, czy Marcin Prokop jest duży, prawda? On byłby lepszy, bo by na tych wszystkich zdjęciach świetnie wyglądał, tak. Mhm. A Szymon Hołownia
Słuchaj, mnóstwo ludzi uważa, że to jest... To jest chyba drugi w sondażach, tak? Drugi, trzeci, no tam różnie. Więc, no, proszę państwa, no dobrze, no głosujcie, jak tam chcecie. No. Niech sobie ludzie głosują na Szymona Hołownię. Ty mnie pytałeś, co pomyślałem, jak się rozpłakał. No. No bo to takie chyba największe zaskoczenie tej kampanii. Nie, ale widzisz, ale on to, znaczy pojawiły się od razu głosy, właśnie po to zrobił, żebyś ty mnie o to pytał. Tak? Tak. No wiesz co, bo ja na przykład uważam, że on kupował sobie elektorat w pewien sposób, zdobywał to, zdobywał to uznanie coraz bardziej, co widać było w sondażach, ale tym rozpłakaniem się to rozłożył na łopatki tyle osób, iż ludzie powiedzieli, że wiesz co, jednak dajmy sobie znisko. Nie wiem, drogi Krzysztofie, pamiętaj, że w czasach pandemii wszyscy byli skupieni wokół wirusa, no i prezydenta Dudy. I nagle tematem stały się łzy Szymona Hołowni. To jest bardzo dobry pomysł na odwrócenie uwagi. Wiesz, jakby pokazał go za przeproszeniem dupę, też by się o tym mówiło, nie, ale... ale łza nie jest gołą dupą. Nie, łza to jest uczciwy facet, szczerze się wzruszył. Rozhisteryzowany, a nie uczciwy. Okej, ale dla ciebie rozhisteryzowany, dla innych uczciwy. Mhm. To jest mniej więcej tak, jak Artur Andrus opowiedział mi historię o dżentelmenie, którego dopadła cyganka. I powiedziała mu, że mu powróży. No to powiedział, dobrze, zgadzam się. Tylko najpierw muszę sprawdzić pani kompetencje. Jak mam na imię? No co ona powiedziała? Waldek. A właśnie, że nie, bo Piotrek. A po waszemu Piotrek, po naszemu Waldek. Odpowiedziała cyganka. I widzisz. I na dwoje cyganka wróżyła. Z Szymonem jest dokładnie tak samo. Ty powiesz, że rozhisteryzowana baba. Nie, wierzę w to. Ty powiesz, że rozhisteryzowana baba. Ja się ponabijam, że wzruszę się nad tym, co sam powiedział. Nad samym sobą się wzrusza. To jest naprawdę wyższy stopień miłości własnej. Ale mnóstwo naszych słuchaczy, może nie naszych, bo tutaj jacyś faceci, wiesz, pozbawieni serca, bo jeden serce zostawił w Toruniu, a sam tu jest ciałem, no to wiesz, pozbawieni serca goście. Ale nie, kobiety w połowie co najmniej głosują. Część może pomyśleć, fajny facet, taki ludzki, taki miękki, taki prawdziwy. Serio. Dobrze. Nie powiem, że mnie przekonałeś, ale uważam ten wątek za wyczerpany. Czy ktoś myślał, że do ciebie trafią czyjeś łzy? Stary, no proszę cię. Łzy. No, nie jestem tym targetem. Mamy kolejnego widza. Halo? Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jonasz Sarnowa z tej strony. Cześć, Jonasz. Znajomy? Dzień dobry. Jestem studentem 5 roku inżynierii lądowej. Ja mam do pana Rafała, przepraszam, pana Roberta, to z emocji. Mam takie pytanie, dwa właściwie. Jedno w swoim imieniu, a drugie w imieniu kolegi. No, oczywiście. Ja też na kolegi często pytam. Tak, to jest bardzo popularna metoda. Ja chciałbym zapytać, czy to prawda, czy pan potwierdza plotki, które chodzą na mieście, że kreuje się pan na znawcę wina, tak naprawdę to pan wykupuje zawsze cały zapas igristo je w sklepie Carrington. A pytanie drugie od mojego kolegi, od kolegi Radka z Radomia. Pan pamięta wszystkie daty bitew pod parkanami. Słuchaj, drogi Jonaszu, po pierwsze, ja cię wiesz, że ja cię poznam po głosie, więc ale bardzo się cieszę, że tak się ładnie przedstawiasz. To jest mój wydawca, żeby było śmiesznie. Dodzwonił się. Ten drugi, którego pozdrawiam. Pan mnie tu nic nie insynuuje, proszę pana. A to muszę zaznaczyć, to nie jest ustawka, bo gdyby to była ustawka, to by o niej wiedział, a ja to nie jest, o tym nie wiedziałem. To nie jest ustawka. Czekaj, z tym bitwą pod parkanami, to ja znam rok oczywiście, tam były dwie bitwy, dat dziennych oczywiście, że nie znam. A to ty jesteś od tego, żeby mi podpowiedzieć, przypominam ci, także wiesz, to powinienem mieć słuchawkę w uchu i ty byś mi teraz szeptał datę dzienną, jakbym ja przypadkiem jej nie znał, a ty byś zdążył wygooglać. To jest, ale to się jeszcze nie zdarzyło niestety. Nie, jest. Czekaj, a o to wino sowiecko i igliste jest w sklepie o pięknym. Tak, sklep o pięknej nazwie Carrington jest na rogu mojej ulicy. Kolega Jonasz mieszka niedaleko. A to jest niedaleko, to jest przy Sobieskiego?
Tak, to jest, znaczy, to jest belwederska, róg belwederski i Grotgera. Jest tam sklep o pięknym Zawsze mi się ta nazwa podobała, dlatego zapamiętałem, gdzie to jest. Jest sklep o pięknym nazwie Carrington. Ja tam czasami nabywam też napoje alkoholowe, ale piwo wyłącznie. Mhm. Dostaniesz od nas na wynos. Jonasz, słyszysz piwo będzie na wynos. Ustawka, ty musisz mówić, że kupujesz tam piwo przez to, że jesteś. I będzie zapłacili za to, że tam poszedłeś. Ale że tutaj poszedłem, czy że do Carringtona? Nie, tu, że poszedłeś i teraz mówisz, że kupujesz tam piwo. No przecież, a wiesz, Okocim to jest Brzeska, to są moje rodzinne strony. To no właśnie, wiem. Dobra, no. Jonasz, zadzwonisz do mnie później, co? Bo to ludzie się chcą na serio, prawdziwi ludzie dodzwonić, a nie jakieś takie fejki. Nie, ja tylko w imieniu ostatnie słowo, tylko w imieniu Karola się przeraziłem, jak zadzwonił do siebie minister Szumowski, bo bałem się, że on zadzwonił, żeby się odwołać. Więc no ja też Karol, myślałem, że tak. Dziękujemy bardzo. Cześć. To jest mniej więcej tak. To jest takie dobre, jak mniej więcej moja żona zadzwoniła i spytała, kiedy będziesz, bo trzeba śmieci wyrzucić. Dziękujemy bardzo za telefon. Zapraszamy kolejny gości. To naprawdę nie była ustawka. Numer telefonu 22 219 50 31. Chciałem się jeszcze zapytać o takiego największego chama w polityce. Ale przecież wiesz, że nie podasz nazwiska. Że nie mogę podać nazwiska, póki jeszcze takich chamów. A może już go nie ma? Może już zniknął? No nie, jest paru takich, którzy jeszcze są i zasługiwaliby na to, żeby. Ja staram się na przykład takich gości nie zapraszać, jeśli mogę, wiesz? Okej. Bo to nie ma żadnej przyjemności, ale no nie mogę. Jak kiedyś to wszystko napiszę, jak nie umrę za młodu. Czyli jeszcze, no nie, to już nie umarłem za młodu, to już wiem, to źle zacząłem, bo już wiem, że nie umarłem za młodu, dobrze. Jak nie umrę tak prędko, to jeszcze zdążę napisać książkę i tam wszystko powiem, wszystko. Mamy kolejnego widza. Halo. Czy to mój drugi wydawca? Dzień dobry. Cześć, to Mikołaj z Mejska. Cześć Mikołaj, nie znam cię niestety. Co? Nie, żart był, proszę mówić. A, że mnie akurat pan nie zna. Akurat pana nie zna. Tak. No ja mam takie pytanie, w zasadzie parę pytań, no ale takie pierwsze właśnie u pana Janusza Korwin-Mikkego się pewnie pan lekko skrzywi, ale czy pan nie uważa przypadkiem, że ten pan to po prostu czasami, on specjalnie mówi niektóre rzeczy, żeby to poparcie po prostu spadło, że... Tak, on nie ma czegoś takiego, co ma. Tak, właśnie myślę, że on to mówi specjalnie. Powstrzymałaby się od tego tej wypowiedzi, która by. No on wie, że to popadnie. Aż mi się język miesza z wrażenia przed takim gościem, ale. Ale nie, prostu, jeśli ja dobrze zrozumiałem, ale on i tak to powie. Jeśli dobrze zrozumiałem, to pan stawia taką tezę, że Korwin to mówi całkowicie świadomie i celowo, właśnie no, po to, żeby zyskać publicity. Więc ja tak uważam, tak. On to robi celowo. No, tylko wie pan, no... No ale domyśla się pan, jakie mogą być powody, czy po prostu Korwin jest taki? Nie, właśnie powiedziałem, on to robi dla publicity. On to robi po to, żeby pan dzwonił i o niego pytał, a ja, żebym o tym mówił, żeby później inni kupili koszulki, a jeszcze inni zagłosowali i interes się kręci, no. Dziękujemy bardzo. Każdemu politykowi powinno, przynajmniej w teorii, zależeć na dojściu do władzy. No a chyba Korwinowi tak nie do końca na tym zależy, patrząc po jego wypowiedziach. To jest taka teza, że jak jego jego partii idzie za dobrze, to trzeba uruchomić Korwina i wtedy łubudu i sondaże trach. A powiedz mi jeszcze, bo rozmawiamy o różnych takich oryginalnych politykach. Jak powiem jedno, jest jeden taki polityk, polityczka, która mi strasznie działa na nerwy. Mianowicie? Jahira. Uważam to za jakieś totalne przejaskrawienie tego, jak można się bawić polityką. Klaudii Jachiry nie zaprosiłem do radia i w najbliższej przyszłości nie zaproszę. Jednak nie. Nie, dlatego że ona przekracza granicę, to strasznie będzie słabe, co powiem, ale trudno. Naprawdę granice autentycznie, granice kultury. Takie granice, nie takie, że ona powie, że używa brzydkich wyrazów, tylko po prostu, no nie wiem, w naszej kulturze nie naśmiewamy się na przykład z ludzkiej śmierci, a ona to robi. Mhm. Ona uważa, że to jest niesłychanie zabawne.
A ja nie uważam, żeby to było zabawne. Zastanawiam się na przykład, czy bliscy pani Yahiry żyją i jakby przyjęła naigrywanie się właśnie ze śmierci jej najbliższych, najdroższych dla niej ludzi. Jakby to odebrała? Czy też uznałaby to za naprawdę kupę śmiechu, czy też za kupę śmiechu z przewagą kupy? Mm-hmm. A druga osoba, która nie tyle mnie drażni, co dziwić, mam wrażenie, że jest jakimś cyborgiem, kimś takim, nie wiem, wymyślonym sobie przez jakąś sztuczną inteligencję, to jest pani Spurek. A ja uważam, że to jest w ogóle troll. To jest, że ktoś... Ja bardzo, bardzo namawiałem panią Sylwię Spurek, żeby do mnie przyszła do programu, ale nie chcę się zgodzić, więc... Pani Sylwio, jeśli przypadkiem nas pani słucha, to naprawdę ktoś pani doniesie, albo ktoś pani doniesie, ja panią gorąco zapraszam. Uważam, że to naprawdę byłaby fenomenalna rozmowa. Mamy kolejnego widza. Halo? Dobry wieczór. Witam. Dobry wieczór. Serdecznie. Tak, słyszymy. Ja trochę użyję innego imienia i innego miasta, bo to jednak ta sama branża, co panowie. Z tej strony Michał z Koszalina. Jako że Hate Park, no pan Robert Mazurek tak oczekiwał tego hejtu, no to to, że jest pisowcem, to już słyszał wielokrotnie, no to powiem, że jest pisowcem, ale chcę powiedzieć, hejtować go za to, że nie używa Twittera do tematów politycznych. Często tylko daje ten hashtag, sorry, że nie o winie, ale oprócz tego nie używa Twittera do tematów politycznych. No dlaczego, panie Robercie? Dlaczego, ano dlatego, panie redaktorze, tak jest? Ano dlatego, że gdybym go używał, to wtedy byłoby tak. A dlaczego mi pan nie odpowiedział? Bo jestem co? Bo jestem małym, drobnym, prostym miśkiem z Wólki i dlatego jestem niegodny, żeby mi pan, wielki pan redaktor odpowiadał. No więc gdyby tak było, to ja musiałbym nic, znaczy musiałbym cały czas siedzieć i odpisywać wszystkim na tweety, bo tego ludzie by ode mnie oczekiwali. Więc proszę się nie gniewać. Nie, ja, Twitter jest dla mnie zabawą, rozrywką. Sorry, każdy ma taką przyjemność, jaką chce mieć. Ja piszę sobie na Twitterze o winie i już. A mam swoje konto prywatne, gdzie się ze znajomymi umawiam na jakieś zupełnie, nie wiem, prywatne spotkania. I proszę wybaczyć, to jest zupełnie konto dla prywatnych znajomych. Tam nie ma tam ważnych polityków i tyle. Nie ma tam No i jeszcze jeden hejt, ale znaczy jeszcze będą dwa, ale jeszcze raz na pana konto, panie redaktorze. Czy pan, może najpierw zacznę od pytania, czy pan lubi być doceniany? Wie pan co, to zależy przez kogo. Bo są ludzie, na których opinii mi zależy i wtedy tak, ale tak ogólnie nie zależy mi na poklasku. Dlatego na przykład nie odbieram nagród dziennikarskich. No właśnie, właśnie o to było pytanie, bo trochę mam wrażenie, że pan tak jakby, no nie chcę tutaj brzydkich słów używać, ale robi pan do własnego gniazda, do swojej branży, do branży właśnie dziennikarskiej. A ja to właśnie powiedziałem, szanowny panie, że dziennikarze im mniej są szanowani, im mniej zresztą zasługują na ten szacunek, tym bardziej sami siebie doceniają, nagradzają i chodzą w glorii i chwale, bo kolega dał mi tę nagrodę, a ja jutro będę nominował jego do innej. No, czy to jest żenujące? Te wszystkie nagrody, dziennikarz roku, dekady, milenium, dziennikarz społeczny, ekonomiczny, polityczny, ekologiczny. Czy to są wszystko jakieś... Czy jest w Polsce jakiś dziennikarz, który nie był choć raz nominowany do jakiejś nagrody? Nie ma. Wszyscy byli nominowani, połowa już jest laureatami, a druga połowa zaraz będzie. Co to właściwie jest? Czy to jest jakiś śmiech na sali? Ludzie się z nas śmieją. Dziękujemy bardzo. Aha. A jeszcze do pana Krzysztofa. Tak, słucham. Można? Można. No tutaj hejt w pana kierunku. Pan Dawaj. Tylko widzi pieniądze. Jest pan oślepiony pieniędzmi. Tylko. Tak jak nic innego takie nie emoji widzę jest, tak jak jest emoji takie na iPhone'ach. Dolary mam w oczach. Oczy, tak, dolary w oczach. A to po czym wnosisz? To pryzmatem pieniędzy. A po czym wnosisz? Proszę? Dlaczego tak uważasz? No bo to wtedy to się przekłada na to, co pan pisze i właśnie... O czym mam pisać, jak nie ma sportu w ogóle i wszyscy rozmawiają o tym, ile piłka straci, jak nie będzie grała?
No nie, bo chodzi o to, że no nie wiem, na każdy temat jak się pojawia, to gdzieś tam pan ci pieniądze, więc to bardzo... Bo to jest zły człowiek, ludzie, to wy jeszcze nie wiecie, to jest po prostu... To ty tu przeszedłeś o pieniądze prosić na początku. Jak to prosić? No sam. Ty chciałeś mnie przekupić, zażądałeś, tak. Powiedziałeś, że mi tutaj zapłacisz, a teraz co? Słuchaj, ja ci powiem tak, wydaje mi się, że jest część sportu, która jest widoczna dla wszystkich, jest masa dziennikarzy, którzy o niej piszą, że ktoś trafił w słupek na przykład, a jest część sportu, która jest niewidoczna też dla części dziennikarzy, nie mają odpowiednich kontaktów i mają dość ograniczoną wiedzę, jeśli chodzi o biznes piłkarski. A ja trochę wiem i dlatego lubię też te tematy poruszać, szczerze mówiąc. Mogą być 22 zawodników razem z trenerami na boisku, a mimo tego te rozgrywki nie będą dokańczane. No i co z tego? No pan był zwolennikiem, żeby te rozgrywki były dokańczane, żeby właśnie poczekać na te decyzje. Oczywiście, że powinny być dokańczane. Panowie, zostawcie... Zostawmy to. Właśnie... Ja powiem tak, no oczywiście, że zaraz będą nowe, znowu zniesione obostrzenia i będzie można jeszcze więcej osób mieć na boisku i to, że nie wstrzymano się z że tak szybko zakończono ligi zamiast się wstrzymać, jak to będzie z tą pandemią, no to jest bezsens. Ale to jest temat na inną rozmowę, nie na naszego dzisiejszego gościa. Dobrze, dobrze. Bardzo dziękuję serdecznie. Jaki z Ekstraklasą? Ruszy? Ruszy. Ruszy. Dziękujemy bardzo. Ruszy pod koniec maja, ostatnie dni maja. Więc, ale Polonia Warszawa, no to nie wiadomo. Słuchaj, chciałem cię zapytać o jedną poważną sprawę. Lew Rywin, afera Rywina. No bo być może wielu naszych widzów nie wie o tym. W ogóle nie słyszało o aferze Lwa Rywina, no, nawet nie wiedzą, kim jest Lew Rywin, tak, no. To już te czasy. Natomiast no, było to trzęsienie ziemi w Polsce. Fantastyczna komisja śledcza, która wtedy wykreowała też parę nazwisk głośnych. Zbudowała się na tym medialnie w pewien sposób Gazeta Wyborcza. O, raczej nie. Raczej było niegłośno. Ona ogromnie na tym straciła. Okej, okay, dobra, w porządku. Było jej głośno, ale nie przełożyło się to na jej sukces. Mm-hmm. Natomiast ty byłeś pierwszą osobą, która o tym napisała. Tak. I ty napisałeś o tym w takiej rubryce swojej śmiesznej, satyrycznej, którą bardzo zresztą lubiłem. Potem bardzo cierpiałem, jak tą rubrykę przejęli nieutalentowani ludzie, bo tak uważam, nie, że potem było z nią kiepsko w gazecie Wprost. Wiesz co, myśmy napisali o tej aferze Rywina, mówię myśmy, bo ta rubryka na początku w ogóle nie była podpisywana, później nawet jak była podpisywana, to ludzie nie wiedzieli, kto co pisze, Igor Zalewski i ja. Akurat te notki rzeczywiście ja pisałem. One były napisane, słuchaj, ktoś mnie kiedyś zaatakował. Dlaczego ja nie ujawniłem serio afery Rywina? Dlaczego nie napisałem poważnie? No, w sumie o to właśnie zapytałem. Na jak ty to sobie wyobrażasz w sytuacji, w której dowiaduję się z nieoficjalnego źródła i próbuję to potwierdzić rzeczywiście, bo ja się dowiedziałem jakieś 2 tygodnie wcześniej niż napisałem. Próbuję to potwierdzić i nie jestem w stanie potwierdzić, bo tak naprawdę, żeby to potwierdzić, to Michnik, Rywin albo, nie wiem, Leszek Miller musieliby się do tego przyznać. Wyobraź sobie, że żaden z nich nie miał ochoty, tak, nawet z nami rozmawiać. To jest niemożliwe. Obstawiałem, że jeśli napiszemy to serio, to na bank skończy się to procesem. Który zapewne wytoczy Rywin, ale na jedno wyjdzie. No więc zrobiliśmy to w rubryce i to jeszcze łapiąc się prawą ręką za lewe ucho, że ha, ha, hi, hi, takie plotki krążą. My oczywiście w nie nie wierzymy, ale tak sobie tylko dajemy państwu taką informację. No, nie A myślisz, że bez tej notki byłaby ta afera? To był kamyczek, który ruszył tą lawinę i ktoś komuś nie, się zaczął palić pod... Nie, myślę, że ta notka pokazała tylko, że ludzie o tym wiedzą. Ta afera ruszyła tak naprawdę dlatego, że Gazeta Wyborcza opublikowała tekst, który był przekłamany, który był groteskowy w gruncie rzeczy. Ujawniał tylko niewielką część prawdy, ale to było na tyle mocne, że nie dało się już tego zamieść pod dywan. A Leszek Miller zgodził się na komisję, no nie on powołał, tylko Sejm, ale Leszek Miller zgodził się na komisję śledczą. I to był początek końca SLD. Mm-hmm. Mamy kolejnego widza. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Przemek z Bydgoszczy. Cześć Przemek. Chciałbym zapytać, czy jutro będzie gościem Łukasz Szumowski, tak? Tak. Pana Mazurka.
to chciałbym, żeby go pan pozdrowił ode mnie i powiedział, że bardzo mu dziękuję za to, że kazał mi pracować w maseczkach, które nie działają. Dobrze, proszę pana. Tak, chciałbym go tylko zhejtować za to. Masz pierwsze tak pytanie. Jest. Nie musisz listeczu robić w ogóle do programu. Dobrze, jakieś dziękuję. Pytanie do nas? To dzięki serdeczne. Dziękujemy bardzo. 22:59 kończymy? Czy, ostatnie, czy chcesz jeszcze jakiś telefon odebrać? Nie chcę. Czyli kończymy. Mów jeszcze. Chciałem się zapytać, czy jeszcze chciałbyś dać szansę. Nie chcę odebrać telefonu. A nie, mówię od naszego jakiegoś ostatniego widza na przykład, żeby się dobrze, to ostatni ładnie widz, pożegnać. Ostatni poprosimy widz. O ostatni telefon. Ale miał być coś śmiesznego. I miał być hejt. Ani hejtu, ani nic. Musisz nad sobą popracować. No, ja na przykład na tyle popracowałem, że zawsze hejt jest, jak do mnie ludzie dzwonią, a do siebie jakoś nie, więc przemyśl to. To może tak, ostatni telefon, tylko z jakimś z hejtem, no taki wiecie. Mamy ostatni telefon, serio. Będzie hejt, czy go nie będzie? Halo. Halo, witam, Maciek z tej strony. Cześć, Maciek. Panie Maćku, panu nadzieja, no. Ja mam do pana pytanie ogólnie o początki w dziennikarstwie. Jak dzisiaj dostać się w ogóle do gazet? Nie. Panie Maćku, jakiś hejcik, no, coś niemiłego, coś paskudnego. No to hejcik będzie potem. To najpierw hejcik. Znaczy hejcik tam taki do pana, też to jest pytanie po części o dobór tematów w pana audycjach w RMF-ie. Konkretnie mam pytanie odnośnie tematyki, no bo często tam się rozmawia o jakichś takich tematach błahych, że ktoś tam powiedział jakąś głupotę, mało jest na przykład takich pytań, że jaki mam pan pomysł na edukację, na służbę zdrowia, na prawę sądownictwa. Znaczy to się zdarza oczywiście, ale rzadko. I trochę mi takich pytań brakuje, szczególnie z niektórymi, wydaje mi się, ludźmi ideowymi, jak właśnie... A to jest, wie pan, to jest jakiś fenomen, to jest fenomen, i to, bo to jest głęboko nieprawdziwe. Jakby pan sprawdził, to liczba pytań na tematy zupełnie błahe, albo na samym początku, albo zwykle na końcu, pod koniec części internetowej, one zajmują naprawdę niewiele czasu. Ja dam panu taki przykład. Rozmawiałem z Aleksandrem Kwaśniewskim. Napadła mnie dziennikarka, bo pan z Kwaśniewskim zamiast o poważnych sprawach rozmawiał o tym, że czy on pije wódkę. Otóż ja z Kwaśniewskim, to do sprawdzenia, rozmawiałem no zdrowo ponad 20 minut. Z czego rozmowa o wódce zajęła całe 40 sekund. 19 minut i 20 sekund rozmawiałem zupełnie o czymś innym, ale ona tego nie zauważyła. Ona zauważyła tylko te ostatnie 40 sekund i na podstawie tego postawiła tezę, że rozmawiam wyłącznie o wódce. No przecież to jest kompletny nonsens. Zresztą ja uważam, tak naprawdę między nami mówiąc, że RMF lepiej by zrobił, jakby się pozbył Mazurka i tam wstawił jakiegoś zabawnego kabareciarza, który by tam sobie dzwonił do ludzi i robił bekę. I wtedy ludzie by tego chcieli słuchać bardziej. No ale RMF z jakiegoś tam powodu zatrudnia mnie. Nie masz rodzinę w zarządzie. Dziękujemy bardzo. O, tak, mam rodzinę w zarządzie, tak. Słuchaj, miałem przed chwilą jakieś pytania, jak tak mówiłeś. Nic ciekawego. A, nie, właśnie o tym Kwaśniewskim. Powiedz mi, a ty co czułeś, jak słuchałeś o chorobie filipińskiej? Nie czujesz wtedy jako dziennikarz takiego naprawdę już zażenowania, że jest jakaś granica, do której można się zbliżyć, ale dalej jest już tylko śmieszność? To było smutne właściwie, wiesz, bo wszyscy wiedzieli, że zupełnie inna choroba trafiła pana prezydenta Kwaśniewskiego i no, jakimś, nie no, błagam cię, to żenujące, jakaś filipińska choroba, uraz goleni. Mhm. Nie wiem, on cierpiał na tyle ciężkich chorób, że no nabąblował się, no i co? Ale nie można tego powiedzieć. A wolałbyś prezydenta, który powiedział, że się nabąblował, czy który ma chorobę? Wolałbym, żeby się nie upijał. Ale masz ten już taki nie najbardziej komfortowy dylemat. To chyba bym wolał, żeby mówił prawdę. Mhm. Tak, i powiedział, przepraszam, chyba przesadziłem, przepraszam. Okej. Okay. Chyba bym wolał, tak, mimo wszystko, to nie jest dobre wyjście, ale chyba bym wolał, wiesz, coś takiego. Tak. No dobrze. Jeśli Krzysztof. Dzisiaj my przesadziliśmy za coś, to też przepraszamy. Mam nadzieję, że nie przesadziliśmy. Przepraszam wszystkich, którzy liczyli, że to będzie dowcipne, ale ja potrzebuję jakichś...
Potrzebujesz godnego partnera do doszukowania, a ja po prostu ja zaraz nie jestem w stanie wprowadzić się na właściwy poziom. Jutro serdecznie porozglądam się, tylko... Jutro gościem Hate Parku będzie Piotr Nowak. Zapraszamy też na quiz pod napięciem na Toto TV, gdzie będzie Kłębu na Fide. Wiesz, co to jest Kłębu na Fide? Wiem. Raper. Tak, a wiesz, co to jest Andrzej Duda? Raper. Andrzej Duda? Raper też. Jak ci się podobało? Co sądzisz o Cieniu Mgły? Słuchaj, przesłuchałem tego raz. O co w tym chodzi? Bardzo dobre pytanie. Ciągle nad tym pracuję. Dobrze, to być może w następnym odcinku uda nam się odpowiedzieć, o co chodziło w tym kawałku. A czy ja będę jeszcze kiedyś zaproszony? A chciałbyś? Oczywiście. To będziesz. Dziękujemy bardzo, do zobaczenia jutro.